spotykamy przede wszystkim po to, żeby przedstawić Państwu taką publikację, która zawiera rekomendacje organizacji pozarządowych europejskich dla Komisji Europejskiej w kwestii zrównoważonych kryteriów dla bioenergii w ogóle, szczególnie dla biomasy, dlatego że ta jest pod tym względem najbardziej zaniedbana, ale o tym będziemy rozmawiać później. Natomiast przede wszystkim właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby o bioenergii porozmawiać, bo wydaje nam się, że jest to coraz bardziej kontrowersyjny temat, coraz bardziej kontrowersyjne źródło energii. Żeby Państwa fachowo wprowadzić w temat, zapraszam teraz pana Marcina Bodkiewicza. To jest człowiek orkiestra. Dziennikarz, tłumacz, naukowiec, pisarz, autor bestsellerowych książek, laureat wielu nagród, a prywatnie wielbiciel jazdy rowerowej, prawda? Tak, że jazdy rowerowej. Fantastycznie. Więc ja już zapraszam Marcina, oddaję mu mikrofon. Życzę Państwu mocnych wrażeń, dużo wiedzy i zabawy. Dziękuję. Powiedziałaś, że bioenergia jest... ma swoje minusy. Proszę Państwa, która energia nie jest kontrowersyjna? To macie Państwo światły miks energetyczny. Biomasa, woda, węgiel, ropa, gaz, atom, wiatr, słońce. Proszę Państwa, chodzę na wiele konferencji. Paliwa kopalne, zmiana klimatu. Jeżeli chcielibyśmy zrealizować Paryż, to ten łagodniejszy 2,5 stopnia, to oznacza zero paliw kopalnych do połowy stulecia. I nie skonwencjonujemy tego zalesiania. Proszę Państwa, atom? No, w sumie 200 jednostek 13 tysięcy. Bardzo kontrowersyjne. Woda. Słyszeliście o kaskadzie Dolnej Wisły, o zatamowaniu Odry i tak dalej. Kontrowersyjne? No, kontrowersyjne, prawda? Niektórzy tutaj uczestniczyli w protestach przeciwko tego typu inwestycjom. Wiatr? No cóż, wiatr też ma swoje problemy w Polsce. Też niektórzy mówią, że mamy wiatru za dużo, powinniśmy ograniczać i w ogóle. No cóż, zostajemy ze słońcem. To jest ten żółty pasek na górze, dobrze go widać? Nie. No nie dziwię się. To jest jakieś 20 jednostek, było rok temu z 13 tysięcy. Rośnie szybko, tak, od azjatyckiego poziomu. No i biomasa, proszę Państwa. Ta biomasa to jest w sumie spora część światowego miksu energetycznego, z 10%, ale też głównie w biednych krajach, które się nie spalają odpadów zwierzęcych. Biomasa na skalę przemysłową jest stosunkowo niewielka, a co jak zaczynam trafić na skalę przemysłową, zaczyna się robić rzeczywiście bardzo kontrowersyjne. Więc proszę Państwa, jak zasilimy świat? Biorąc pod uwagę te kontrowersje. To jest ubiór między jednym a drugim mniejszym złem, niestety. I no właśnie, mamy dylematy z biomasą też poważne. A co dalej, proszę Państwa? Większość tego zużycia energii to jest życie 1,5–2 miliardów ludzi. Ty co jeżdżą samochodami, latają samolotami, mają klimatyzację, są bogaci. 1,5–2 miliarda ludzi. Klasa średnia na świecie rośnie. Za jakieś w połowie stulecia mamy 5 miliardów ludzi mniej więcej. Trzykrotnie więcej do połowy stulecia. Jak oni będą żyli tak jak my, to mamy to razy 3. I biorąc pod uwagę, że wszystko jest kontrowersyjne, to czym to zasilimy? Jakie będą tego skutki uboczne? Proszę Państwa, emisje dwutlenku węgla. No cóż, głównie paliwa kopalne. Trochę wylecianie. Byśmy to zmniejszyli do zera w połowie stulecia. O mniej więcej. Tak. Cel w Paryżu, 2 stopnie Celsjusza. Proszę Państwa, Unia Europejska ma bardzo ambitny cel klimatyczny. Jeżeli chcemy zrealizować Paryż, to Unia Europejska powinna pójść więcej tą drogą. To jest proporcjonalnie do populacji, gdybyśmy emitowali na świecie tyle samo na osobę, a to zakładając, że wiesz, Europa ma teraz większy udział na osobę emisji niż inne kraje, no to byłaby ta droga. Proszę Państwa, 40% redukcji jest tutaj. My generalnie wcale nie idziemy do celu 2 stopnie Celsjusza. Krótko mówiąc, potrzebne są bardziej głębokie redukcje emisji, jeżeli chcemy zrealizować Paryż i sobie nie realizujemy na świecie i w Europie. Fundamentalnym wyzwaniem jest też ropa. To jest wyzwaniem ekonomicznym i dla Europy, i dla Polski. Importujemy ropę skądinąd. W Polsce nas to kosztuje dziesiątki miliardów złotych rocznie. Europę kosztuje setki miliardów euro rocznie. Proszę Państwa, myślimy, żeby zastąpić to biopaliwami. To chciałem Państwu pokazać skalę tego wyzwania. Etanol. Zróbmy sobie prosty rachunek. Mamy drogę, na razie jeden pas i co 100 metrów jedzie jeden samochód.
samochód pali tak więcej 10 litrów etanolu. Etanol ma mniejszą gęstość energetyczną niż benzyna, to jest odpowiednik 6-7 litrów benzyny na 100 km, typowy samochód. Z hektara mamy 2000 litrów etanolu rocznie. Jak szeroki powinien być pas plantacji wzdłuż tego jednego pasa? Dobra, mamy samochód co 100 metrów, to jest bok hektara. Co 100 metrów samochód i on pali 10 litrów w ciągu godziny. 2000 litrów ile godzin spalimy? 200 godzin. Czyli 200 godzin spalimy hektar paliwa, czyli bok 100 metrów. W roku mamy 8800 godzin prawie. Więc w związku z tym ten pas miałby jakieś 4,5 km średnicy. Proszę Państwa, dalej. Z reguły nie zajmiemy całego terenu 100%, bo tam są jakieś lasy, tam są jakieś budynki, jakieś coś. To jest 40% ziem rolnych w Polsce jest pokrycie terenu. Do tego jest takiego jak zużycie energii w procesie produkcji. Żeby zrobić jednostkę energetyczną etanolu, potrzebujemy gdzieś tam z boku rzucić 3 jednostki ciepła, energii w inny sposób. Byśmy to zasilali tą samą kukurydzą, to mielibyśmy znacznie szerszy pas tych upraw, żeby zasilać proces. Proszę Państwa, jeżeli uwzględnimy to i to, mielibyśmy plantację mniej więcej tego typu szerokości, żeby jeden pas zasilić. Teraz wyobraźcie sobie, że mamy 3-pasmową autostradę, jedną i 3 pasy drugą. Tak, bo jak tam. To mniej więcej pas upraw wyglądałby tak dla naszej jednej autostrady. Robi wrażenie? Robi, nie? No właśnie, więc biopaliwa są fajne, jak są robione na małą skalę. A teraz jak pomyślimy o skali tego, jakie monokultury trzeba by obsiać, to widać, że jest bardzo problematyczna droga. I zaczynamy się z tego wycofywać. Stwierdzamy, że nie tędy jest droga do przyszłości transportu. Po prostu się nie da. Proszę Państwa, próbujemy zastąpić biopaliwami to. To jest dzienne, światowe zużycie ropy, taka beczka. Codziennie potrzebujemy tyle ropy. Jakbyśmy chcieli etanolu, to byłaby jeszcze tam. To miałaby ponad 500 metrów, bo ma mniejszą gęstość energetyczną. Oczywiście uprawy energetyczne konkurują z żywnością. Proszę Państwa, jedno tankowanie samochodu etanolem trzeba tyle kukurydzy, że można nią karmić człowieka przez rok. Czyli jedno tankowanie samochodu albo żywienie człowieka przez rok. Oczywiście jest pytanie, komu ten rynek tą kukurydzę sprzeda, prawda? Czy temu bogatemu, który tankuje swoją terenówkę, czy temu, co zarabia dolara dziennie, tak? I do kogo trafi ta kukurydza, prawda? Zgodnie z zasadami rynku. Być może do banku. Cóż, ziemie rolne są cenne. Przejmujemy tereny tam, gdzie jeszcze da się uprawy zrobić nowe. Tak wyglądają uprawy w Indonezji, palma olejowa. W terenach tropikalnych mamy wyższe plony, mamy lepszy zwrot energetyczny, więc u nas uprawy energetyczne mają bardzo umiarkowany sens, powiedziałbym ogólnie. W terenach tropikalnych mają większe, tylko to jest kosztem lasu tropikalnego, tak? To bogaty ekosystem, a teraz mamy taką monokulturę. Gra i pustynia biologiczna, można powiedzieć. Do tego, jak wycięliśmy te drzewa, no to cóż, poszła z nich emisja dwutlenku węgla, co gorsze z gleby, bo w glebach jest mnóstwo węgla, szczególnie, że on jest bardzo wrażliwy w rejonach tropikalnych. Więc jak podliczymy teraz cały cykl życia naszego biopaliwa, no to wychodzi, że są z tym związane strasznie na emisje z ekosystemów, z torfowisk, z gleby szerzej. Państwo, jeśli porównamy z emisjami z ropy, to w tym raporcie, który Państwo dostaną, mamy porównanie, jakie są emisje w przypadku biopaliw. One nie bardzo nadają się do redukowania emisji dwutlenku węgla, niestety. Proszę Państwa, jakie mamy opcje w takim razie? Litr ropy ma energię 30 paru megajouli, czyli 10 kWh mniej więcej. Jeżeli palimy 7 litrów na 100 km, no to 7 litrów razy 10 kWh tutaj nam taką energię na przejechanie 100 km. Dla porównania, energia mojej pracy fizycznej całodzienna to jest 0,5 kWh do kWh. Jak zelektryfikujemy, jest lepiej, bo silnik elektryczny jest wydajniejszy od spalinowego. W Polsce jest pewien problem, bo jeżeli jest kWh prądu, to spalamy 3 kWh węgla do elektrowni. Więc jak porównać emisje, to one są bardzo zbliżone. A człowiek przy czystszym systemie energetycznym możemy tutaj mieć transport bardzo niskoemisyjny, być może też zeroemisyjny przez reemisyjne źródła prądu. Jak jeżdżę gdzieś do innego miasta, to jeżdżę tak, kilka kWh. Albo tak, kilka kWh. Porównajcie te liczby. 1/10 zużycia energii. To jest jak jest 3/4 pełni. To jest typowe po prostu.
Proszę Państwa, można to zelektryfikować oczywiście, podzielić przez 3. Porównajcie te liczby. Transport zbiorowy, zelektryfikowany i transport indywidualny. Zupełnie różne rzędy wielkości. No, po Warszawie, że w ten sposób jakby się przyznamy. Proszę Państwa, produkcja prądu. Bardzo fajne źródła. Mają potencjał pozwalający zasilić nas w pełni. I coraz tańsze. Mają jeden felem. Są niestabilne. Czasem wieje, czasem nie, czasem świeci, czasem nie. Ale potrzebujemy prądu zawsze. Widzimy, jak to w Niemczech wygląda. Tak? Czasem wiatr daje mnóstwo energii, czasem bardzo mało. I trzeba to jak przyzupełnić. Biomasa może mieć tutaj bardzo fajną rolę. Bo biomasa to jest trochę jak paliwo kopalne. Czeka, może czekać na spalenie, aż będzie potrzebować tej energii. Czyli wieje, świeci, nie potrzebujemy biomasy, nie wieje, nie świeci, wtedy możemy jej używać wobec głowy. Można używać głupio albo mądrze. W Polsce oczywiście wybraliśmy jak na razie, żeby robić to głupio. Proszę Państwa, bierzemy drewno, często wysokogatunkowe, które powinno pójść na meble, materiały budowlane, papier, coś dużo wartości dodaną i spalamy. W kotłach elektrowni węglowych, to jest nazwa spalania. To jest granie barbarzyństwo, bo to jest i cenny surowiec, i materia organiczna, która powinna generalnie wrócić do cyklu biologicznego. Jak ją spalimy z węglem, tam jest rtęć, różne paskudstwa, popiół, to już nie wróci na pola, to po prostu się robi z tego trucizna. Więc niszczymy też gleby przy okazji. Zresztą drewno często jest wilgotne i tak to nie służy do produkcji energii, ale do produkcji statystyk, żeby było, że robimy zieloną energię. No a koncerny tak naprawdę robią tą niby zieloną energię, dostają miliardy podatników. Tak naprawdę to temu głównie służy. Że miliardy podatników przepłynęły do wielkich koncernów energetycznych. Całe to współspalanie. I to jest robienie głupie. Czy można lepiej? Jaki byłby potencjał, potencjalnie ile możemy biomasy wyobrazić, że w Polsce można użyć do celów energetycznych? Pewnym punktem odniesienia, to się radykalnym przyznam, są uprawy energetyczne z lat 50. To były nasze maszyny rolne i transport lokalny w latach 50. Mieliśmy 2 miliony, blisko 3 miliony koni mieliśmy w Polsce. Koń musi jeść i to były uprawy energetyczne. Mniej więcej 3/4 hektara pastwiska potrzebuje koni, 3/4 hektara owsa. 1,5 hektara na konia razy blisko 3 miliony koni, 4,5 miliona hektarów upraw energetycznych mieliśmy. To jest więcej 1/4 całości polskich ziem rolnych. Nie ma. Proszę Państwa, gdyby to przeznaczyć na uprawy energetyczne, na biogaz, do biogazowni, mielibyśmy ekwiwalent energetyczny mniej więcej 200 miliardów metrów sześciennych gazu źródlanego. I to jest dużo mądrzej. Polska obecnie już ma 16, z czego 9 mniej więcej importujemy z Rosji. Z tego mielibyśmy 20. To jest bardzo radykalny program. Ja nie chciałbym widzieć takich wielkich monokultur upraw energetycznych ciągnących się po horyzont. Chociaż możemy to uzupełnić. Resztkami z upraw rolnych, leśnych, jak najbardziej resztkami. Gnojowicą. To jest bardzo dobry pomysł, akurat, bo dzisiaj to trafia generalnie gdzieś na pole, spływa do jeziorka i za chwilę mamy zachwit, mamy nie jeziorko, tylko bajorko, a to powinno trafić do biogazowni, wyprodukować tam prąd, ciepło, a reszta jako nawóz powinna trafić na pola, już nawóz taki normatywny. Mamy resztki żywnościowe z miast, komunalne, mamy oczyszczalnie ścieków, z których też możemy odzyskiwać. Jak się to wszystko posumuje, jeszcze trochę wykorzystanie użytki, to można tam na rewo spokojnie ściąć o połowę. Biogazownia jest dużo lepsza niż współspalanie, niż spalanie. Wspomniałem, że mamy na wyjściu ciepło, prąd i nawóz. Kropka. Ten nawóz wraca na pola, zamykamy cykl biologiczny, nie dewastujemy gleby. Można też pójść dalej, ale są rozważania. Biopaliwa drugiej generacji, trzeciej generacji. Trzeciej generacji to są generalnie algi sobie. Żywią się odpadami, ściekami, dorzucamy dwutlenek węgla jeszcze z jakiejś elektrowni. Są bardzo szczęśliwe, rosną i można je przerabiać na paliwa ciekłe. Tylko to jest technologia na razie na etapie raczej badań niż możliwości wdrożenia przemysłowego i jest wielokrotnie droższe takie paliwo niż cokolwiek innego. Proszę Państwa, tak podsumowując, w Polsce byliśmy w stanie złożyć miks energetyczny w podobnych proporcjach z biomasy, głównie jako biogaz w małych elektrowniach, elektrociepłowniach, małych instalacjach kogeneracyjnych, lokalnych, żeby pracowały wtedy, kiedy potrzebny jest prąd, a ciepło zrzucały do magazynu ciepła. Podobne proporcje wiatru, trochę na lądzie, trochę na morzu. I energii słonecznej, plus minus. Poziom zużycia energii by posłała poprzyka w Polsce wystarczyłoby nam tyle energii, żeby spokojnić nasze potrzeby przy domach energetycznych, w tym transporcie i tak dalej. Dla porównania teraz używamy 80. Marnujemy energię strasznie w budynkach, w transporcie, gdzie tylko chcemy.
Według mnie do 2050 można dojść spokojnie tego poziomu. A z własnych źródeł energii mieć tyle. To jest tak. Te źródła energii nie powinny być podstawą osiągnięcia energetycznego, a to powinno być uzupełnienie. Lokalny biogaz po generacji z magazynami ciepła, sieciami inteligentnymi, nadwyżki prądu do elektrolizy, nadwyżki wodoru uszlachetniają nam biogaz do biometanu, syntetykiem gazu ziemnego i efektywność, fundament, proszę Państwa, z racjonalnego życia energii, dom niskoenergetyczny przy transport, parę jeszcze innych rzeczy. To wprowadziłem temat, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Także to, co powiedziała Paulina, wszystko jest kontrowersyjne. Musimy tym, czym dysponujemy, dysponować jak najmądrzej. I podkreślę jeszcze raz, fundamentem jest racjonalizacja życia energii. Jak próbujemy te, cofnę slajd, 80 obecne zaspokoić biomasą, proszę Państwa, my tyle biomasy nie mamy. Mamy jej 10, może 12 przy bardzo radykalnym programie wykorzystania biomasy, nie więcej. To, co pokazałem Państwu z biopaliwami i drogą. Po prostu się nie spina. Musimy energię zdecydowanie pięknie wykorzystywać. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Bardzo lubię, Marcina, prezentacje na tematy energetyczne, które podobno są śmiertelnie nudne, a można o nich powiedzieć tak, że ludzie słuchają z zapartym tchem. Ponieważ Marcin bardzo się uwinął, po prostu niesamowicie. Jak najbardziej na czas, ale jeszcze nam nawet została chwila czasu do kolejnej prezentacji, więc jakby Państwo od razu mieli pytania do Marcina, to proszę podnosić... O! Ja chodzę. Około tego Pan nic nie mówi. A teraz minister środowiska bardzo... A do mikrofonu. Dobrze, to ja oddam Marcinowi na razie mikrofon. Chwileczkę. No tylko Tegra się pojawiła, to przed moment. Nie było tego różowego paseczka. Było, nie. Dopiero w 2050 roku. A tak, bo dzisiaj go nie ma, o. To mówi Pani o tym, tak? Bo proszę Pani, bo dzisiaj tego różowego paseczka, gdybym go zrobił, to lepiej miałby pół piksela i by go nie było widać, tak? Aż może, że on tutaj jest, tylko go nie ma, tak? Bo tak obecnie mamy geotermię. Ja tutaj trochę tej geotermii umieściłem, przy czym generalnie geotermia. Różnie możemy ją postrzegać. Możemy postrzegać jakąś geotermię tak, jak nie mamy w Pszczonowie na przykład, czy gdzieś w Pyrzycach, taką, czy w Toruniu. Gdzie generalnie wiercimy się na kilometr czy tam dwa w głąb i tam mamy wody geotermalne. Generalnie Polska ma dosyć słabe warunki geotermalne. Nie jesteśmy Islandią, gdzie można dać wysokie temperatury na małych głębokościach. Nasze wody są poza tym zazwyczaj bardzo zasolone. Mamy kilkaset gramów na litr. To generalnie powoduje, że instalacje niestety są... muszą być bardzo kosztowne, ich utrzymywanie jest bardzo kosztowne. I ta geotermia miejscami, tak jak w Pszczonowie, gdzie mamy wodę o niewielkim zasoleniu, na niewielkiej głębokości rosnącej temperaturze, ma sens. Ale miej świadomość, że pierwsze nie do prądu, tylko do ciepła, raczej ciepła niskotemperaturowego, prędzej do suszarni nawet niż ogrzewania miejskich sieci ciepłowniczych. Lokalnie tak, ale bardzo lokalnie miejmy świadomość. Może też być geotermia głęboka, na głębokości wielu kilometrów, jak mamy suche skały, na przykład granitowe, możemy tam wiercić otwór, drugi otwór z boku, przeszczelinować i wpuścić tam wodę jednym otworem, wypuszczać drugim. Wtedy ta woda nam się nagrzewa do temperatury wielu set stopni i tą parę wodą można w tym momencie już wykorzystać do kręcenia turbinu. To jest też technologia, która w zasadzie nigdzie na świecie nie jest stosowana jeszcze. Były badania pilotażu, ale ona potencjalnie jest obiecująca. Chyba tak mi powinien to powiedzieć, to jest potencjalnie obiecująca. Na razie już tak po prostu nie ma do dyspozycji jako znaczącego źródła energii. Jest trzeci rodzaj geotermii, czyli pompy ciepła, gdzie bierzemy ciepło z gruntu i pompy ciepła jak najbardziej mają sens. Nie jestem fanem gruntowych pomp ciepła, bo one są drogie. Jestem fanem powierzchnych pomp ciepła, które są bardzo tanie i kosztują kilka tysięcy, a nie kilkadziesiąt tysięcy. Tylko powierzchne pompy ciepła sprawdzą się w budynku bardzo efektywnym energetycznie, w standardzie pasywnym lub lepszym. Nie sprawdzą się w ampirze energetycznym, który zużywa 300 kWh na metr kwadratowy rocznie, jak wiele typowych polskich domów. Więc można mieć bardzo tanie ogrzewanie nawet na kilowatogodzinę, tylko trzeba mieć efektywne energetycznie doma. To jest zupełnie inny wątek. Czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Bo ja dzisiaj byłem w kolejności, może tak? Mogę? Ale tak. Panie Marcinie, widzę, że ma Pan bardzo szeroką wiedzę na ten temat cały. Więc chciałem pierwsze zapytać Pana, czy zna Pan
kogoś lub czy może sam pan kiedyś zrobił bilans cieplny energii wyzwalanej na przykład w 1700 roku przez Ziemię, prawda? I w 2000. Jedną chwileczkę, ja nie skończyłem. A jaka ma pan myśl energię goter? Proszę pana, nie. Ja nie mówię o takiej energii czy takiej. Bilans cieplny ogólnie. Czyli mamy ciepło dostarczane na Ziemię przez Słońce, prawda? Ona równa jest konstans. Mniej więcej. Okay. Raz troszkę więcej. Zgadzamy się, tak jest. Prawda. Jest. Ziemia stygnie też, tak? I a to jest od miliardów lat. Tak, stygnie od miliardów lat. I to też jest mniej więcej konstans, prawda? Od 200 leci tak to jest konstans. Tak, nawet i 300. Tak, jak najbardziej. Prawda? Więc zmierzając do pytania. Otóż chodzi mi o różnicę tego bilansu, bo skoro mamy chłodzenie Ziemi konstans, prawda, a wzrosło nam wydajność energii, czy to jest bioenergia, czy to są, czy to jest energia atomowa, czy jest to energia ropy, czy węgla, tak, to energia wytwarzana przez człowieka spowodowała, że bardzo nam ta energia wzrosła, prawda? A jak chłodzenie jak gdyby Ziemi nie wzrosło. Dobrze, już odpowiadam. Ale może ja jeszcze skończę, bo wie pan, później będzie mi ciężko się dostać do głosu, a chciałbym, żebyście się państwo do tego odnieśli, bo nie zaprzeczy pan przecież, że węgiel, ropa czy wodzian metanu, to są również bioenergie, tylko już przetworzone bioenergie przez lata powstały na Ziemi, prawda? Ale się z czasem przetworzyły i cały ten zapas tej energii mamy na Ziemi, ale ją wyzwalamy teraz w nadmiernym... Dobrze, to już odpowiada. Ale okay. Jeszcze może... Prosimy o następne pytanie. Nie, ja pytam to pytanie. Wiemy, ile spalamy ropy, ile węgla, ile gazu, ile emituje, ile energii wyzwalają reaktory jądrowe i tak dalej. Jak to wszystko posumuje, wychodzi na mniej więcej 3 mW na metr kwadratowy powierzchni Ziemi. Dla porównania, no łatwo policzyć, tak? Wiemy, ile spalamy węgla, ropy, gazu, służęciami, wraz sobie spojrzeć do dowolnego zestawienia. 3 mW na metr kwadratowy średnio wychodzi. Oczywiście lokalnie, na przykład w miastach, to bywa dużo więcej, tak? Dla porównania, energia płynąca z wnętrza Ziemi to jest jakieś 40 mW, czyli rząd wielkości więcej. Dla porównania, zaburzenie bilansu radiacyjnego Ziemi w wyniku zwiększonego stężenia gazów cieplarnianych dorzuca mniej więcej 3 W na metr kwadratowy, czyli jest tysiąckrotnie większe od naszego strumienia energii antropogenicznego. Drugie pytanie. Wspomniał pan, że węgiel, ropa, gaz to jest bioenergia zakumulowana przed dziesiątkami, setkami milionów lat. To jest prawda. To był proces, który odkładał tą energię przez setki milionów lat, a teraz to złożono przez setki milionów lat energię generuje w ciągu dziesięcioleci, stulecia, dwóch. Przywracamy z powrotem. To jest trochę tak, jakbyśmy zbierali wodę za tamą. Zbierali przez wiele lat, a później wysadzili tamę w powietrze i ta woda po prostu popłynie w dolinę. Tak? Troszkę tak można na to spojrzeć. Owszem, tak. Ale to jest bioenergia, która generalnie była zakumulowana, to nie jest bieżący przepływ energii. Musimy się nauczyć. Zatem wydobywając paliwa kopalne ze zmiany klimatu, my wsadzamy do szybkiego cyklu węglowego węgiel, który był uwięziony od setek milionów lat, a teraz wrzucamy go do atmosfery, oceanów, biosfery. Jego tam po prostu nie było, teraz jest. On zostanie usunięty z powrotem w ciągu następnego miliona lat, ale to jest jakby osobny wątek. No, ale ja zmierzam, jakbym mógł jeszcze tym sposobem... Zastraszając się po prostu. Ja zmierzam do tej różnicy. Zmierzam do różnicy tego bilansu cieplnego, bo
Rzeczywiście pan mówi, że... W 1750 roku na przykład, że prawie energii nie spalaliśmy. Ciepło antropogeniczne wynosiło prawie 0, dzisiaj wynosi 3 mW na metr kwadratowy. No ale to tak... Wymuszają racjonalnego odpowiednianych prawie nie było, było 0, teraz 3 wady. Możemy sobie tak mówić... Nie, pytał się mnie panu liczby, więc matematycznie sobie mówimy. No tak, ale trudno sobie to, załóżmy, wyobrazić. Natomiast... rzecz polega na tym, nie mam problemu. Że znacznie dużo tej energii nam powstaje w tej chwili, niż 300 lat temu powstawało, prawda? 3 mW na metr kwadratowy, miasta już się więcej. No tak, ale jakbyśmy to wstrzymowali, to jest ogromny nawał energii więcej niż... Ja nie taki ogromny. Nie taki. Teraz... Przepraszam bardzo. Mam już kolejną osobę. Będzie czas jeszcze później na pytania. Chciałem się odnieść. Tak, ale tutaj bardzo dużo osób jeszcze czeka, a później będzie jeszcze czas na to. Na następną prezentację prosimy. Tak. Tutaj pani była w kolejności. Ale nie, najpierw pani zgłaszała. Na wystąpienie pana Wyszyńskiego. Właśnie tak, zapomniałam o drobnych ogłoszeniach parafialnych z racji tego, że w ostatniej chwili pan Ryszard Gajewski, prezes Polskiej Izby Biomasy, okazało się, że nie może wziąć udziału, a miał mieć prezentację, więc mamy dodatkowych kilka minut, ale pan prezes Gajewski zostanie zastąpiony przez pana Deligę godnie, ale bez prezentacji, więc jeszcze 5 minut na pytania i potem przechodzimy do prezentacji pana Wiśniewskiego. Dziękuję bardzo. Małgorzata Fyrwicz, inicjatywa antynuklearna. My akurat panicznie, bo zyskujemy informacje o tym, jak można pozyskiwać inaczej energię niż z tych chorych planów zbudowania elektrowni jądrowej w Polsce. Dlatego bardzo interesuje mnie, widzę, że pan jest niezwykle biegły w pozyskiwaniu danych. Czy robił pan analizy na temat, jak te biogazownie mogłyby ewentualnie być napędzane normalnymi odpadami z gospodarstw domowych? W tej chwili w Warszawie mamy śmietniki na szkło na i odpady zmieszane. Nie wiem, czym są zmieszane te, ale gdyby każdy budynek miał przy sobie również pojemnik na kompost, jakie to mogłyby być ilości pozyskiwania właśnie z biogazu z tego, co nigdy się nie skończy, bo ludzie zawsze będą jeść? Gdybyśmy sprawnie robili odzysk z tego, co ląduje w śmietnikach, lepiej w kompoście i oczyszczalni ścieków, mielibyśmy mniej więcej 2 kWh na osobę dziennie w tej skali. Czyli z tych 12 na biomasę byśmy 2 zagospodarowali tymi odpadkami, to był bardzo dobry pomysł. To ostatnie pytanie. Pani się do tej zgłaszała, tak? Nie. Ja widzę, jak zwykle. To 3 minuty. Tak, jedno z odpowiedzi, tylko ja życzę tego pytania, dwa pytania szybkie na temat biomasy. Czy optymistycznym jest to, że poprzez walkę w przeostatniej ustawie OZE udało się zastosować współczynnik 0,5 i w ten sposób spustalanie w Polsce radykalnie spadło oraz radykalnie spadło spustalanie dzięki upadkowi zielonych certyfikatów, które były nowym systemem, no i dzięki temu teraz obecnie nie opłaca się to więc spustalać. Czy to jest optymistyczne i czy tu dalej powinniśmy jakieś ruchy wykonać? Na przykład w przypadku uruchomienia dodatkowego, innego systemu wsparcia, na przykład na pirolizę biomasy. Instalacjego 500 kW, o których teraz jakby wiadomo już, czy takie prawo się teraz tworzy. Czy takie rozwiązanie wykorzystania pirolizy biomasy byłoby optymistyczne? To jest pierwsze pytanie. Okej. Nasza decyzja redukcji spustalania, jak najbardziej tak, jestem całym sercem za, żeby zmalało i bardzo dobrze mam nadzieję, że nie wróci. Aczkolwiek może być presja, żeby wróciła, bo mamy cel 20% OZE do 2020 roku i najprościej jest udawać, że go zrealizujemy spustalaniem. Więc obawiam się, że ktoś może wpaść na pomysł, że przywrócimy to spustalanie, to robimy statystyki i jeszcze tam koncerny troszkę zarobią. Ale mam nadzieję, że ten kierunek, który się teraz zarysował, odchodzenia spustalania, będzie utrzymany, bo to nie jest polskie, jak powinniśmy wykorzystywać polską biomasę i polskie drewno i polskie z rolnictwa.
materię organiczną. Jak chodzi o kierunek pirolizy, jak najbardziej jestem za, to jest jedno z fajnych rozwiązań, pozwala też uzyskiwać paliwa ciekłe w elegancki sposób. Jest to rozwiązanie, które gdybyśmy rozwijali w Polsce, tak, świat będzie to wykorzystywał. Jeżeli spustolanie jest technologią prymitywną, która nie daje żadnej wartości danej innowacyjnej polskiej gospodarce, to pójście w stronę pirolizy, to jest rozwiązanie, które daje bardzo dużą wartość dodaną i pozycjonuje polskie firmy jako dostawcę technologii dla całego świata, które mogą brać Chińczycy czy inni, jeżeli to rozwiniemy. Więc jak najbardziej to jest kierunek, który bym popierał. A te inwestycje, które dotyczą Norwegów, teraz są ogłaszane, czyli do 50 MW, gdzie spalanie jest spalane, to jest akurat spalanie. I to jest jednak dosyć dużych kooperatorów, tak. 50 MW. Tak. Czy, no, czy mógłbyś to jakoś skomentować, jakoś to ocenić? Czy nie lepiej tego właśnie wykorzystać na przykład Tak, to są duże instalacje. Duże instalacje muszą ściągać biomasę z dużego rejonu, więc jakby sam transport jest energochłonny, kosztowny i są zbyt duże instalacje trochę. Zatem mniejsze instalacje są bardziej elastyczne i pozwalają na lepsze wykorzystanie kogeneracji, mogą być bliżej odbiorcy końcowego ciepła. Więc w ogóle te instalacje lokalizowałbym tam, gdzie są odbiorcy ciepła, zrzucał ciepło do magazynu ciepła, a prąd generował wtedy, kiedy potrzebny jest prąd. Tak myślałbym po duńsku po prostu. My generalnie uwielbiamy tą komunistyczną megalomanię, największe biologii masowe w Połańcu na przykład, 200 mega i tak dalej. Tak. 50 mega to już jest lepiej. Znaczy, nie powiem, to jest tragicznie źle, tak? Są kroki elastyczne, niemonstrualnie duże i to może być do przyjęcia. Chociaż nie jestem fanem, uważam, że lepsze są biogazownie niż prymitywne spalanie. Plus spalanie jest takie, że nie zostanie wymieszane z toksycznymi resztkami ze spalania węgla. Więc jeżeli miasto będzie spalane po prostu z biomasą, to jakby może być jeszcze sensem wykorzystywane. Ponieważ to jest mniejsze zło, nie jest to optymalne podejście, ale też nie jakoś godne wyklęcia. Nie wiem, czy Państwo będziecie zadowoleni, dlatego że to nie będzie ani łatwa prezentacja, ani przyjemna. A Marcina prezentacje są ciekawe, można nie podobać. Natomiast mam taki od razu się zastrzegam. To po drugie, chciałem wybrać materiał, który jest trochę związany z tym raportem, który będziemy jeszcze omawiać. I musiałem rezygnować z takich tematów też kontrowersyjnych, oczywiście typu emisja przy spalaniu biomasy. Już ostatnio widać, doznałem tej kontrowersji, broniąc kominki spalające suche drewno, bo mało, że linczowany nie zostałem tak, z powodu problemów smogowych. Także na pewno jest to kontrowersyjne i nie będę o tym mówił. I też musiałem zrezygnować z takich kwestii, które wydają mi się ważne, ale byłoby za dużo i skomplikowane, z kwestii kosztów. Jeżeli chcemy tę biomasę dobrze wykorzystać, czy to do produkcji energii elektrycznej, czy paliw transportowych, to mamy koszty wielokrotnie, kilkukrotnie wyższe niż z paliw kopalnych i kilkukrotnie wyższe niż z innych źródeł energii odnawialnej. Także o tym też nie będę mówił, ale zaznaczam, że to jest problem. Pozytywne w zasadzie może być tylko to, że ta blaszka liścienna magazynuje energię słoneczną. Pozwala ją potem wykorzystać tę biomasę wtedy, kiedy potrzebujemy, a inne technologie energetyki odnawialnej niekoniecznie tak łatwo i tak w taki sposób naturalny tę energię słoneczną magazynują. I mam właściwie pokazać energetykę biomasę na tle energetyki odnawialnej w Polsce. I przyjąłem, znając raport INFRO, przyjąłem taką perspektywę, żeby patrzeć na to poprzez właściwie to, co się dzieje w Unii Europejskiej. I patrząc też na te zobowiązania, które mamy, i wiem, że to jest też rzecz nieprzyjemna, bo my nie chcemy mówić, że my coś musimy zrobić. Będę trochę o tych zobowiązaniach mówił. No ale przechodząc do rzeczy, to myślałem sobie, żeby najpierw z jakiejś szerszej perspektywy popatrzeć na tę biomasę, perspektywy polskie
Europy i unijnej. Jak to mówił prezydent Clinton, w takich trudnych momentach, kiedy nie wiadomo co do przodu, to lepiej patrzeć na trendy. Dokładnie mówił, look at the trend, not at the headline. I po lewej stronie Państwo macie zużycie energii w Unii Europejskiej, tak, w terajoulach. To jest za 2014 rok, a po prawej to jest inna oś w Polsce, bo Polska znacznie mniej niż Unia zużywa, inaczej byśmy nie mogli tego pokazać. No i tutaj mamy dwa rodzaje źródeł. Mamy węgiel, tak, te niebieskie, i mamy odnawialne źródła energii. To z bąbelkami to jest Unia, tak. A to gładkie to jest Polska. Więc widzimy, że jak mówimy, że Europa jest dwóch prędkości, to przynajmniej jeśli chodzi o schodzenie ze zużycia węgla, to my jesteśmy tej samej prędkości. A tam mieliśmy go dużo, bo tu tego nie widać, ale redukujemy i Unia też redukuje. Tu jakby nawet trochę te trendy się nam rozchodzą, czyli trochę w Unii idzie, w całej Unii. No w dół, u nas jakby się podnosiło do góry, no ale na razie to jeszcze nie jest niepokojące, tak? Powiedzmy, że idziemy razem. Natomiast zaczyna być problem, jeśli chodzi o trendy, z odnawialnymi źródłami energii. Bo być może tutaj to nawet nie idziemy drugą prędkością, być może tu nawet dojdzie do tego, że my będziemy szli w innym kierunku, bo jak Państwo wiecie, prędkość to wielkość wektorowa, ona ma kierunek. Czyli nie chodzi tylko, że w tym samym kierunku, ale możemy wrócić. No i tutaj zaczyna się dramat. Pierwsza część tego dramatu, o którym chcę powiedzieć, nie wchodząc jeszcze do środka tego, co tutaj jest. Jedno możemy powiedzieć, że jeżeli węgiel polega wykorzystanie węgla polega na spalaniu, to na pewno w tych krajach, gdzie węgla było dużo i paliw takich kopalnych, które podlegają spalaniu, to jest tendencja do podtrzymania tego procesu spalania i bardzo trudno jest wprowadzać technologie, które nie działają w oparciu o procesy konwersji termochemicznej, czyli spalania. No i teraz popatrzmy sobie w środek tego wszystkiego, co tam się w ogóle dzieje w strukturze. Tylko trzy główne źródła odnawialne są wybrane, żeby już tutaj nie zaciemnić geotermią czy energią słoneczną, której na razie w statystykach właśnie trochę, bo Marcin Bob kiedyś pokazywał, nie bardzo widać. No i mamy Unię Europejską średnio, tak, to są wszędzie procenty, i mamy też Polskę. No więc widzimy, że Unia za 2014 rok to jest 43% całej produkcji zielonej energii, to jest biomasa. W Polsce 76,6%, czyli widać, że głównie z biomasy mamy energię źródeł odnawialnych. Ale nie jesteśmy liderem, bo tutaj są wrzucone te kraje o największym zużyciu biomasy, czyli Litwa, Finlandia, tak zużywają jeszcze trochę więcej. Czyli to, na razie to nie jest problem tak wielki. Wiadomo, że to się zmienia w czasie. To potem pokażę. Natomiast jak popatrzymy na produkcję energii elektrycznej z biopaliw stałych, to w 2014 roku mieliśmy 46% z biomasy, a Unia niecałe 10%. No to tu już widać różnicę prawie że pięciokrotnie. Tu mieliśmy różnicę półtora raza, tak? Ale w energii elektrycznej to już jest pięć razy więcej. Chociaż widać, że wszędzie jak gdyby udział biomasy spadł. Tak to wygląda. No i teraz rzecz bardzo kontrowersyjna, bo wszystkie źródła są odnawialne, ale też w pewnym zakresie są odnawialne, bo powiedzmy mamy geotermię, tak, no jak zaczniemy czerpać bardzo silnie z odwiertów, no to wychłodzimy. To ciepło nam od sąsiada nie wpłynie, tak? Czyli
Czyli do pewnego poziomu pozyskania mamy odnawialność, a potem nie mamy. Jak biomasę wytniemy nadmiernie, no to też ona nie będzie odnawialna. Czyli generalnie te zasoby się odnawiają, ale one są ograniczone. Jak przesadzimy, tak, to one się przestają na tym już poziomie odnawiać. No i tutaj, jak zaczynaliśmy realizować te cele na 2020 z pierwszej tej dyrektywy, no, została zrobiona ocena jak gdyby potencjału tej biomasy, tak, w petaczulach i wszystkich zasobów odnawialnych. No i to rzeczywiście wyszło tam, to jest 42 tysiące tak, petaczuli, czyli to jest minimum 10-krotnie więcej niż nasze zużycie energii. Natomiast rzeczywiście ten realny potencjał, nie ma czasu, żeby Państwu mówić, jak to jest liczone, ale ten realny potencjał też przekracza obecne polskie zużycie energii pierwotnej. Tak? Czyli możemy jak gdyby wszystko teoretycznie, nie teoretycznie, ale i praktycznie pokryć z odnawialnymi źródłami. Tu było wykorzystanie na 2010 rok tych zasobów, czyli widzieliśmy, że nawet 10% tego, co można by było łatwo wykorzystać, nie wykorzystywaliśmy. Ale różnie to wyglądało w różnych źródłach. Widać, że drewno leśne wykorzystywaliśmy 3 razy więcej niż mamy. No, co to oznaczało? Tak? No to oznaczało, że importowaliśmy, bo inaczej by się nie dało tak tego zrobić, albo w sposób niezrównoważony wykorzystywaliśmy. Suchej biomasy już nie było w roku 2010, tak? Takiej dodatkowej, tak? Czyli 100% było wykorzystane. No, liczyliśmy jeszcze na biomasę mokrą, czyli te, na procesy fermentacyjne, tak? I liczyliśmy na biomasę uprawową. Do tego za chwilę wrócę. Woda wykorzystana w 60%. Tak naprawdę nie da się w 100% wykorzystać niczego, tak? Bo to wtedy koszty rosną i jest to niezrównoważone. Tak? Czyli tu jest prawie że górna granica. Natomiast geotermia, wiatr i słońce, tak, były wykorzystane, te zasoby, które mamy w Polsce, były wykorzystane zaledwie w ułamku procenta. Tak? Czyli mieliśmy takie niezrównoważone wykorzystanie zasobów. Ale to jest taki potencjał, powiedzmy, realny na 2020 rok, bo tutaj były cele. No i widzimy, że jak tak byśmy patrzyli dokładnie na ten potencjał, no to kraj duży, tak jak Polska, ma dużo tak, wiatru, tak? Jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego, czyli realne zasoby energii słonecznej też są istotne, ale troszkę mniejsze niż tam gdzieś na równiku, ale biomasa jakby potencjał ma duży. Problem geotermia ma umiarkowany, realny potencjał. Mówię o realnym potencjale, a nie zasobach geologicznych. Czyli w tym momencie my tej biomasy mamy, z tym, że najbardziej ją wykorzystuje. No i prawdopodobnie Państwo nie słyszeliście o czymś takim jak posiedzenie Rady Unii Europejskiej tak, do spraw rolnictwa w roku 2008. Wracam do tych upraw energetycznych, bo to jest rzecz, którą trzeba sobie wyjaśnić, tak, żeby w ogóle dalej o biomasie można mówić. Otóż w listopadzie 2008 roku ministrowie rolnictwa już po przyjęciu pakietu klimatycznego, po podpisaniu go przez Lecha Kaczyńskiego, spotkali się w Brukseli i dyskutowali o wspólnej polityce rolnej i o płatnościach bezpośrednich dla rolników. No i rzeczywiście tam podjęto decyzję historyczną, która nie funkcjonuje w naszej świadomości, która polega na tym, że ze względu na zmiany klimatyczne i ochronę różnorodności biologicznej Unia Europejska zdecydowała, że dokładnie jest to tak ujęte w tej deklaracji, nigdy nie będzie stosowała dopłat do upraw energetycznych. Właśnie ze względu na zrównoważoność środowiskową, właśnie ze względu na konkurencję z żywnością. Czyli tam, gdzie te zasoby mogłyby przerastać, bo jak powiedziałem, drewna leśnego nie było i biomasy suchej też nie było, już i nie ma, tak? Czyli jak ktoś sobie widzi, obserwuje, że coś się dzieje z tym, tak, i mówi, że widzi, no to on tak sobie widzi, tak? Ale z
tu się coś dzieje, to albo służy innym celom, albo jest jakoś zagospodarowane. No i teraz Unia po raz pierwszy, przygotowując te nasze dyrektywę, która jeszcze obowiązuje do końca tej dekady, zrobiła dobrze, tak? Wiele rzeczy zrobiła dobrze. To jest twarda dyrektywa. Przez to, że ona jest twarda, to będziemy mieli kłopoty, ja jeszcze o tym powiem. Ale ona też ma swoje problemy. Otóż ten cel, jak my liczymy? Po pierwsze, do 2010 roku tylko był cel na energię elektryczną. A cel na 2020 to jest, to dla Polski przypadło 20% dla całej Unii, 15% dla Unii, 20% to jest wszystko. Czyli w liczniku, tak, mamy ciepło, tak, zużycie, czyli produkcja, bo tu się mówi, że to jest równo, zużycie i produkcja zielonego ciepła, energia elektryczna, paliwa transportowe. No i tutaj jeszcze do licznika jest coś doliczone, tak? Tak zwane odnawialne źródła energii na potrzeby własne, tak? I to głównie chodzi o biomasę. I to, na czym to polega? Na tym to polega, że tutaj po pierwsze liczymy tą biomasę na przykład w cieple po wartości kalorycznej, a nie w cieple już użytecznym, co nie jest dobrym rozwiązaniem, bo nie powoduje myślenia, żeby tę biomasę efektywnie wykorzystać. Bo jakby była energia finalna, to byśmy patrzyli, jaka jest sprawność kotła, tak? Jak my to wykorzystujemy, tak? Każdy sobie pomyśli, no to dobrze, czy gorsza sprawność kotła, to nie ma znaczenia, byle tylko dużo tej biomasy. Ale druga sprawa jest też trudna, bo tutaj szereg technologii biomasy potrzebuje energii na wsad, a energia na wsad czasami jest bardzo duża, nawet więcej niż 50%, a ona nie służy nam, bo ona nie jest końcową energią finalną, tylko jakby jest liczana w tej statystyce do góry. Myślę, że to się do końca Unii Europejskiej nie udało. Tak? To takie potraktowanie, że w liczniku, tak, jest ten skład. To są złożone jakieś procesy statystyczne, które gdzieś tam Eurostat opanował. Tak? GUS ma jeszcze z tym problemy. Natomiast w mianowniku mamy finalne zużycia energii. To jest dobrze to, co potrzebujemy bezpośrednio już z gniazda na przykład. Ale mamy też na potrzeby własne sektora i straty na przesyłę i dystrybucję. Czyli jeżeli ktoś nie oszczędza energii, tak jak Marcin Poszkiewicz mówił, to ma duży mianownik. Tak? A jak ma duży mianownik, to musi pracować w liczniku. Tak? I to się zgadza, bo tu jest mowa o efektywności. Tak? Natomiast ten składnik, on tutaj moim zdaniem nie powinien być, tak, przy liczeniu statystyki. Ale jest. Tak? Już gdyby, możemy sobie poopowiadać tyle razy już po fakcie. No i teraz, jak my te cele, powiedzmy, realizujemy? To są takie zdjęcia z 2015 roku, energia elektryczna. Widzimy, tu mamy biopaliwa stałe, tak, prawie no, 35%. Widzimy w energii elektrycznej biogaz, tak, widzimy biopłyny. Czyli jakby tutaj jednak w 2015 bardzo dużo tak było energetyki. Ale pewnie Państwo słyszeliście, że my żeśmy przepłacili z tytułu rozwoju, tak, energii elektrycznej, tak? No więc jeżeli popatrzymy na to, żeby zrealizować cel 15%, na razie zgodnie z tym dokumentem, który jest nieaktualny, ale jedyny krajowy plan działań, to powinniśmy mieć ponad 13%, 19% w roku 2020. Nic nie wskazuje na to, że my przekroczyliśmy, mało tego, że my w ogóle osiągniemy ten cel. My nawet w energii elektrycznej, teraz przy spadku inwestycji, tego celu w tym jednym składniku, bo na to 15% składa się, to jest tylko jeden składnik, energia elektryczna, idziemy dokładnie poniżej celu. No to powiemy, może z ciepłem jest lepiej, tak? No bo to energia elektryczna to jest tylko 20% tego całego celu, 15%. Może w cieple jest lepiej. W cieple mieliśmy mieć ponad 17%. Nic nie wskazuje na to, że będzie 17, może być 15. No i tutaj w cieple, jak Państwo widzicie, głównie jest biomasa. Tak? To jest to zużycie, tak, to jest liczone o wartości kalorycznej, tak? Tylko w systemach jak gdyby ciepłowniczych na zewnątrz. No i tutaj jeszcze mamy ciepło z biogazu, czyli właściwie tutaj mamy całość biomasy, a to jest 55% naszego celu na 2020 rok.
No i powiemy sobie, biopaliwa, to już na pewno jesteśmy liderem, tak? I na pewno to realizujemy. Tutaj mamy cel 10%, tak? Proszę Państwa, my tutaj nie dojdziemy nawet do 7%, ale będzie gorzej. Tak? Dlaczego będzie gorzej? Dlatego, że cele, my mówimy, że to są biopaliwa, a tak naprawdę Unia Europejska rozumie to biopaliwa i elektromobilność, tak? I te biopaliwa też dzieli na dwa rodzaje, tak? Pierwszej generacji i drugiej generacji. I teraz, jak to się liczy, tak? Otóż, energia elektryczna, tu podałem też Polskę i Niemcy na przykład. Energia elektryczna w transporcie liczy się 2,5 razy do celu. Czyli jak mamy 1 kWh, tak, zużytą w transporcie elektrycznym, a jest to kWh ze źródeł odnawialnych, to liczymy ją do tego celu 2,5-krotnie. Marcin podobnego przeliczenia używał, tak, w swojej prezentacji. Natomiast te biopaliwa dzielimy na pierwszej, drugiej, tam jest jeszcze trzecia generacja, już to nie będę mówił. Pierwsza generacja to jest taki zwykły biodiesel i bioetanol, tak. I one do tej pory, bo to są dane za 2015 rok, one do tej pory, Polska miała 82% z tych pierwszej generacji, Niemcy 64%, ale one do końca 2015 roku były liczone 1:1, tak? Co się stanie w tym roku, jeszcze nie mamy danych oczywiście, to tylko 50% z tego będzie się zaliczało, a od 2018 tylko przepraszam, odwrotnie, 60% tego, co będzie jak gdyby zużyte w postaci biopaliw, będzie się liczyło do celu. Czyli widzimy, że jakby Niemcy już im zaczęło to spadać, tak? I oni się tego wycofują. Natomiast będzie się liczyło 100% w przypadku biopaliw drugiej generacji i my mamy 0 i nie produkujemy takich paliw, a Niemcy mają już 17% i produkują. To znaczy, że my tutaj zejdziemy jeszcze niżej. To jest niż to, co by takie zwykłe trendy pokazywały i mamy wyjątkowo niekorzystną strukturę, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii w transporcie. No i teraz, jeżeli popatrzymy na całość, tak, tu jest ten rok 2015 i niebieskie to jest Unia, czerwone to jest Polska. Widzimy tutaj, że już jak wszystko zbierzemy, i paliwa transportowe, i energię elektryczną, i ciepło, i tak dalej, to tutaj biomasa, tak, ze wszystkim, bo tu jeszcze musimy popatrzeć na biogaz, tak, ale ona jakby no, sięga tam 76%. I wiemy, że już zasobów nie mamy tej biomasy, nie możemy tam daleko, możemy ją efektywniej wykorzystać, ale nam jej nie przybędzie. To jest niemożliwe, bo mamy inne potrzeby w zakresie zagospodarowania przestrzeni. No i my tutaj nie idziemy na 15% ogólnie, jak już to wszystko razem, bo to są tamte wykresy zebrane do jednego, tylko idziemy na 12%. A Unia idzie powyżej 20% swojego celu i 11 krajów już przekroczyło te swoje cele. Tak? A my jesteśmy, gdzie my jesteśmy do naszego celu, który jest tutaj. W związku z tym nie wygląda to najlepiej. I nie chcę tego pokazywać, żeby nie było tego na slajdzie, nie chcę, żeby te kwestie tutaj były, ale liczyłem sobie, ile to by znaczyło, jeżeli my się jeszcze tu nie obsuniemy w dół. Tak? Ile musielibyśmy zapłacić, ile zapłacimy w roku 2020, tak, w postaci transferu statystycznego, to jest 7,5 miliarda złotych co najmniej. Z tytułu niezrealizowania tego celu. Ja nie mam możliwości mówienia, jak to się liczy, tak, i jak to jest zapisane w dyrektywie, ale na pewno mamy problem. Czyli po pierwsze, nie mamy biomasy, tak? Po drugie, nieefektywnie ją wykorzystujemy, a po trzecie, idziemy zdecydowanie poniżej zobowiązań. Znaczy, to nie są dobre wiadomości, tak, które dzisiaj pokazuję. I teraz chcę pokazać jedną. Tu było już pytanie w sprawie tego współspalania, ale chcę pokazać, jak my potrafimy ograniczony cenny zasób, na które czeka rolnictwo, przemysł drzewny, różne inne przemysły, jak my potrafimy go bezsensownie marnować. To jest to współspalanie. Tak, proszę Państwa, jaki był podział w milionach, tak, złotych, czyli to właściwie te pierwsze jeszcze są te miliardy,
kosztów wsparcia energetyki odnawialnej, tej elektrycznej w systemie zielonych certyfikatów, które tam teraz właściwie nowym źródłom nie przysługują. To jest współspadanie. Tutaj mamy energetykę wodną, tutaj wiatrową, no i tutaj mamy biomasę. Co do tej biomasy i do biogazu, nie mam jakby wątpliwości, są to drogie technologie. Biogaz jest jedną z najdroższych technologii, a porządne jakby wykorzystanie biomasy do generowania energii elektrycznej jest naprawdę drogie. Dużo droższe niż energia słoneczna czy wiatrowa. Natomiast tu mam problem, bo tu się wdał taki bandyta, który gdyby zabrał 10 miliardów pieniędzy, spalił z nikczemnie niską sprawnością 25 milionów ton biomasy przez ten czas. Natomiast jak spadła wartość tak certyfikatów, no to już się nie produkuje tak tej energii. Bardzo dobrze się nie produkuje, tak? Ale to znaczy, że jeżeli tutaj zostały zrealizowane trwałe inwestycje, które mają służyć 20 lat, to tutaj wdarł się list do kurnika, tak? No i gdy zabrał biomasę innym sektorom, tak? I gdyby zniszczył rynek, to najgorsze jest gdyby zniszczenie rynku. I teraz kolejna rzecz. Tutaj macie Państwo import biomasy, tej akurat drzewnej. Tak? A tutaj macie Państwo jakby zużycie tak, energii elektrycznej z biomasy i macie Państwo korelację. W związku z tym import biomasy rósł razem ze współspalaniem, sięgał 7 milionów tak, ton drzewnej. Cena przekroczyła 300 zł za tonę i to uderzyło w konkurencyjność np. przemysłu drzewnego. Ale był też import biomasy agro, ma kupę odpadów ze słonecznika 12 milionów ton, tego już tu nie pokazałem na wykresie, cena 450-750 zł za tonę. I korelacje są oczywiste. Duże współspalanie, import, koszty, tak? Jak się importuje, jak się zużywa na kupy i odpady, to jest to pasza dla rolnictwa, tak? Czyli to też jakby podnosi koszty rolnictwa. No i teraz mogłoby się wydawać, że z tym szaleństwem żeśmy skończyli, tak? Nie ma certyfikatów, ceny spadły, elektrownie zarobiły i dalej mówią, że nie będą spadać. Mamy system aukcyjny. I w tym roku teraz są trzy rozporządzenia już, jedno opublikowane, czy wydane. Tutaj jest podane, ile będzie zamówionych na 15 lat do przodu megawattogodzin w kilku koszykach aukcyjnych. To jest tak skomplikowane, że nie będę jedynie mówił, bo nawet inwestorzy nie wiedzą, w którym koszyku mają to złożyć. Jedno jest pewne, że tutaj te 10 terawattogodzin, które będzie zakontraktowane w tym koszyku, to jest na biomasę, na współspalanie, która dostała bardzo wysoką cenę referencyjną, 325 zł. Ona właściwie może funkcjonować przy cenie w granicach 220 zł, czyli to się opłaca. I jeżeli według tego, co teraz rząd proponuje, zostanie aukcja rozstrzygnięta, to współspalanie znowu zgarnie, już nie w systemie zielonych certyfikatów, tak? Tylko w systemie aukcyjnym 9 miliardów tak złotych na kolejne 15 lat. No i zapotrzebowanie do współspalania wyniesie na rok prawie 2 miliony ton, czyli 6% tego, co pozyskujemy z lasów państwowych. To jest olbrzymia wejście. Oczywiście tutaj rządzi polityka. Tak? Poprzedni rząd bardziej stawiał na biomasę rolniczą, tak? Ten rząd bardziej na biomasę leśną. W obu przypadkach są olbrzymie ryzyka i olbrzymie problemy. Już kończąc, chciałem Państwu pokazać, że są inne technologie i inne możliwości, które generowania energii, wytwarzania energii, na przykład energii elektrycznej, ciepła, tak, czy paliw transportowych, które lepiej wyglądają, tak, niż biomasa. Poza tym, że ta biomasa magazynuje tę energię słoneczną. To
Tutaj macie Państwo, ile możemy pozyskać w megawattogodzin na hektar. No, tak, żeby może rolnik zrozumiał to, o czym ja mówię. Jak mamy promieniowanie słoneczne, to jest 10 tysięcy megawattogodzin na hektar. Po tym raporcie, który to pisze, jest tam dużo o tak zwanym użytkowaniu gruntów. Jeżeli byśmy ten hektar zabudowali kolektorami słonecznymi i produkowali ciepło, no to mamy, uwzględniając sprawność, tak, no 4000 tak, megawattogodzin na hektar. Jakbyśmy zabudowali ten hektar systemami fotowoltaicznymi, tymi, które produkują energię elektryczną, bo tu mamy ciepło, no to mamy 1000 tak, megawattogodzin na hektar. Jakbyśmy rozstawili wiatraki, one, taka gęstość, żeby one się nie zacieniały, to jest 8 MWh na kilometr kwadratowy, to byśmy mieli 200 MWh na hektar. Oczywiście przy tych wiatrakach to ten hektar można dalej użytkować, tak? Bo one zabierają tego hektara. Tu również jakbyśmy te systemy fotowoltaiczne wynieśli trochę do góry, tak jak to robią Niemcy, Francuzi, możemy pod tym uprawiać. Tak? Natomiast jakbyśmy mieli biomasę energetyczną, tak? I byśmy zbierali 1000 ton suchej masy na kilometr kwadratowy o wartości 19 gigajouli, byłoby tylko 50 MWh na hektar. A jakbyśmy chcieli produkować bioetanol, no to byśmy mieli tylko 15 tak, MWh na hektar. I powiemy, no rzeczywiście, no, coś tu jest nie w porządku. No z tego to wynika, że sprawność procesu asymilacji to jest tylko 1%. W bardzo dobrych warunkach tak może być 2% przekroczone. Natomiast tutaj te sprawności są znacznie wyższe. Tak? I tutaj jak gdyby tę biomasę to jeszcze musimy przetworzyć na energię końcową. Tak? A tutaj mamy od razu ciepło lub energię elektryczną. Tak? Czyli tak naprawdę zużywanie, no można biomasę zużywać, tak? Można palić w piecu fortepianem. Tak? Będzie z tego energia. Tak? Tylko, że trzeba się nad tym zastanowić, czy to po prostu ma sens. Ale żeby to Państwa to przemówiło tak bardziej, to przeliczyłem to na złotówki. W związku z tym, w przypadku kolektorów słonecznych mielibyśmy 1 000 000 zł z tego hektara. Ciepło, tu jest cena ciepła, tak złotych za gigajoule. Tak. Tu jest cena tak, energii elektrycznej 500 tak, zł za megawattogodzinę przeliczona na gigajoule po tyle. W przypadku systemu fotowoltaicznego mielibyśmy 500 000 tej wartości tej wyprodukowanej energii z hektara. Tak. W przypadku farmy wiatrowej 100 000 tak, wartość tej energii, jaka jest produkowana z hektara. A w przypadku biomasy 5 000. No i teraz, gdyby co to znaczy? Gdybyśmy patrzyli w dane GUS-u, to produktywność standardowa produkcja wynosi 6 000 hektara. Czyli nawet jakbyśmy chcieli tą biomasę uprawiać, to po prostu to nie ma sensu, bo każdy inny produkt rolny da nam większy przychód z hektara. I teraz nad tym wszystkim, co powiedziałem, jest jedna rzecz. Uważam, że biomasa jest potrzebna w miksie energetycznym. Powinniśmy ją efektywnie wykorzystywać, rozsądnie, mądrze. Podałem przykład najgłupszego wykorzystania, jakie w ogóle może być. Ale to jest to nasze przyzwyczajenie do spalania. Tak. Mamy to w sobie od czasu ogniska pierwotnego, tak, bo tak funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście, żeby zejść z emisją, tak, żeby tą przestrzeń wielofunkcyjnie wykorzystywać, mądrze, rozsądnie, bo następuje elektryfikacja całej energetyki, czyli również ciepłownictwo się elektryfikuje, tak, jeżeli mamy dużo odnawialnych źródeł energii, bo one są tanie, wiatrowe, słoneczne są tanie, tak, i dlatego to się elektryfikuje. I transport się elektryfikuje, o czym Marcin podkreślił. Tutaj jest tylko taki przykład z Uniwersytetu Stanforda, który dla wszystkich krajów na świecie, tych większych, zrobił, popatrzył, jakie są te zasoby i zelektryfikował całą energetykę. I ciepło, i transport, i to, co mamy, oświetlenie, i energia elektryczna.
z odnawialnych źródeł. No i rzeczywiście dla Polski jest to dość kontrowersyjne. Oczywiście oni też uwzględnili magazynowanie, uwzględnili rynek energii i dostosowanie jak gdyby profilu odbioru i podaży tej energii ze sobą. Ale jak gdyby tutaj wyszła im energetyka wiatrowa, tak lądowa, tak i morska, no i jak gdyby różne rodzaje tak energii elektrycznej i wykazali, że jakbyśmy elektryfikowali system, to w stosunku do tego obecnego koszty w 2050 nie byłyby wyższe, byłoby tyle jak gdyby miejsc pracy, ile teraz w sumie ma górnictwo i energetyka. Czyli byśmy nie tylko, że nie stracili, trochę byśmy nawet więcej zarobili. Czyli takie scenariusze są. To nie jest łatwe, tak? Dlatego że na bazie spalania mamy całą infrastrukturę. Wielu uczonych, tak, nie wyobraża sobie, że ich obszar, tak, działania, przecież my mamy najwięcej profesorów od spalania, tak, a najmniej od generacji energii w procesach nie bazujących na spalaniu. Jest bardzo trudno się wyrwać z tych kolejin, tak, które wpadliśmy, tak samo jak z biomasy. No i już na koniec, bo miałem też podać to za 30. Proszę Państwa, my jak wykazują badania opinii publicznej, zostaniemy w Unii Europejskiej. Zakładam, że zostaniemy, bo wyborcy wszystkich partii mówią, że podoba im się. W związku z tym, jeżeli mamy kłopot z tym pierwszym pakietem klimatycznym na 2020, no to prawdopodobnie dobrze powiedzieć, jak my będziemy wdrażać to w 2030. No i tutaj jest pewna niespodzianka, bo jak Państwo wiecie, w październiku 2014 roku premier Kopacz tak podpisała, tak jak wtedy prezydent Kaczyński, tak teraz potem premier Kopacz, ten kolejny pakiet klimatyczny. No i tam jest ten cel na energetykę odnawialną 27% na całej Unii w roku 2020. I wszystkim się wydawało, że to jest fajnie, bo nie ma celu dla Polski, tak? A po drugie, to nie jest cel taki obowiązkowy, za który te 7,5 miliarda, które wyliczyłem, trzeba by było płacić, bo już jakby będzie wolna Amerykanka. Otóż uszczegółowienie tego pakietu klimatycznego w postaci pakietu zimowego z listopada 2016 roku mówi o tym, że ten cel co prawda nie jest obowiązkowy, ale droga do celu owszem. Tak? To znaczy, że powinniśmy zwiększać te cele na poziomie poszczególnych krajów i dążyć do 27%, ale pierwsza niespodzianka jest taka, że nawet jakbyśmy zapłacili te pieniądze za niezrealizowanie celu 2020, to nam to nie będzie odpuszczone, dlatego że to jest w układzie narastającym, bo to jest dalej liczone od roku 2005. To znaczy, że my i tak musimy nadgonić, tak? Poza tym, że zapłacimy, to musimy nadgonić i jak gdyby pójść dalej. A jak nie będziemy szli w tym kierunku, to będziemy musieli do wspólnego koszyka unijnego wpłacać. Maruderzy będą wpłacać co roku, tak? Żeby ci, którzy zyskują, mają więcej. Dalej. W związku z tym, że nam się nie udało ciepłownictwa przestawić, bo w ciepłownictwie jeszcze jest wdrożeń w elektroenergetyce na odnawialne źródła energii, to tu jest obowiązek o 1%, jak gdyby, żeby co roku w naszych systemach ciepłowniczych rosła udział energii odnawialnej i każdy mógłby pomyśleć, że to nie będzie dosypywanie biomasy do współspalania również w ciepłownictwie. Ale jest powiedziane, że tym razem kryteria zrównoważonego rozwoju będą wprowadzone nie tylko dla biopaliw ciekłych, tak jak to było w tej dyrektywie, ale też dla biomasy i właściwie dla wszystkich źródeł powyżej 20 MW i biomasy. Czyli tak naprawdę tu jest wyeliminowanie współspalania. No i jest jeszcze zmiana w strukturze paliw i jak gdyby ma rząd do końca tego roku przygotować, przed czym się broni, krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu. I będziemy o tym dyskutować. Proszę Państwa, to jest tyle z moich refleksji, przepraszam, że, bo to nie było łatwe, tak, że przedłużyłem. Tu jest dużo wieści, mam nadzieję, że o stronę jakościowej porozmawiamy już na panelu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Byliśmy wczoraj na spotkaniu w Ministerstwie Energii
w Departamencie Energii Odnawialnej. Rozmawialiśmy o biopaliwach. Obawiam się, że lepiej nie będzie. W każdym razie wrażenie mamy takie, że ponieważ Konstytucja mówi, że państwu wolno tylko to, co jest dozwolone, to państwo stworzy takie prawo, żeby inni mogli robić to, co nie jest zakazane. To taka smutna refleksja. Jeśli chodzi o pakiet zimowy, my napisaliśmy do ministra Tchórzewskiego przed zjazdem ministrów energii, który się odbył w lutym, 27 lutego bodajże. Nasze stanowisko, jeśli chodzi o kwestię właśnie bioenergii, z prośbą, żeby uwzględnił nasze postulaty i żeby stanął po naszej stronie, po stronie klimatu i środowiska, ale minister Tchórzewski na tymże spotkaniu mówił głównie o tym, że pakiet zimowy jest radykalnie antypolski i zdecydowanie szkodliwy. Ponieważ dostaliśmy teraz tak ogromną dawkę wiedzy, to ja pozwoliłam sobie dwa malutkie punkty programu zamienić i żebyście państwo odsapnęli, to teraz pokażemy wam zapowiedzi dwóch filmów. Ponieważ Instytut Spraw Obywatelskich jest członkiem Federacji Transport and Environment, a projekt Bioenergia prowadzimy w partnerstwie z organizacją BirdLife Europe, to chcemy wam pokazać zapowiedzi dwóch filmów na temat bioenergii zrealizowanych właśnie przez te organizacje. W jednym filmie operatorem był nasz kolega, któremu pokazywaliśmy Puszczę Białowieską i obiecał, że następny film będzie właśnie o Puszczy Białowieskiej, więc trzymamy kciuki. Filmy o bioenergii, jeden o bioenergii w Europie z włączeniem Rosji, drugi o bioenergii w Kolumbii. Zapraszam państwa. A jeszcze jedna techniczna uwaga. Gdyby ktoś z państwa chciał zorganizować pokaz któregokolwiek z tych filmów, ponieważ Instytut Spraw Obywatelskich podjął trud stworzenia polskich napisów do tego, to jest taka możliwość, prosimy po konferencji o kontakt do nas, bo nie możemy tych filmów pokazywać na zasadzie takiej zupełnie otwartej, bo niektóre, to są filmy festiwalowe na razie i nie są w normalnej dystrybucji, ale prosimy, jakby ktoś był zainteresowany. Estaba el pueblo normal, no había esas palmas, no las había. Los ricos, cuando llega el verano, meten las tranquillas esas que están allá arriba en el río, pan, y cogen el agua para la palma, entonces no nos dejan agua acá al pueblo. El futuro de la palma en Colombia depende de qué pase con la demanda de biocombustibles, especialmente en Europa. La sociedad del mundo no deben olvidar que la Orinoquía colombiana, donde se está sembrando miles de hectáreas en palma, está a escasas millas y a escasos kilómetros de la Amazonía. Gracias a todos los palmicultores por ser arte y parte de este cambio. Lo que ustedes hacen es tal vez uno de los mejores ejemplos de que el progreso no riñe con la preservación del medio ambiente. Todo lo contrario, el desarrollo puede ser verde. I think that the biofuel policy, the European biofuel policy is super. Romania has a huge potential for biofuel production. We have the largest factory that produces pressed biomass for European biomass generation. This is the largest one in the world. They produce it from just garbage.
non ho proprio questa certezza che questo intervento sia stato, come viene detto, addirittura nefasto. We have a lot of energy crops. That means we have here a biodiversity. We have no monocultures. They need also cereals, which could be used to eat for the people. And that's not okay. Tre anni e mezzo fa la mia famiglia ha deciso di intraprendere, diciamo, questa scommessa di costruire un impianto di biogas. Non c'è stata alcuna programmazione, proprio perché l'intento speculativo era sin chiaro dall'inizio e oggi alcuni di quegli impianti sono fermi. Hanno chiuso le stalle quando i buoi erano già scappati. Inspro nie jest współautorem, przepraszam, nie będziemy sobie przypisywać takich zasług. To nie my tworzyliśmy te rekomendacje, natomiast z racji przynależności do federacji podjęliśmy się tego, że przetłumaczyliśmy ten tekst oraz złożyliśmy i wydrukowaliśmy, więc takie są nasze zasługi. To są rekomendacje, ja nie będę o tym długo mówiła, bo wszystko Państwo macie tutaj, dostaliście każdy swój egzemplarz, możecie to przeczytać w szczegółach w domu. Powiem tylko bardzo krótko o tych czterech najważniejszych rekomendacjach, które organizacje pozarządowe uważają, że Komisja Europejska w polityce energetycznej dotyczącej bioenergii powinna realizować. Po pierwsze, wprowadzić górny pułap dla wykorzystania biomasy do produkcji energii do poziomu, który będzie umożliwiał jej zrównoważone dostarczanie. Pokrótce, podstawą powinno być to, żeby maksymalna podaż na biomasę potrafiła być zaspokojona przez krajowe zasoby. I jakby w tym nie chodzi o to, żeby zlikwidować bądź zabronić importu, natomiast żeby te kryteria również dla importowanej biomasy były takie, że rzeczywisty ślad węglowy tej biomasy będzie spełniał kryteria zrównoważoności. Druga ważna rzecz, zapewnić optymalny i wydajny system wykorzystywania źródeł biomasy zgodny z zasadą kaskadowego wykorzystywania. To jest to, o czym mówił Marcin, pan Grzegorz. Najpierw z drewna róbmy trwałe produkty, tak? Materialne, które mogą zostać. Budujmy domy, nie wiem, róbmy meble, natomiast energię produkujmy dopiero z odpadów i to jeszcze zgodnie z hierarchią odpadów. Oczywiście to wszystko bardziej szczegółowe jest w tym dokumencie. Ja teraz po prostu nie chcę, ja nie jestem tutaj po to, żeby się wymądrzać, absolutnie. Włączyć poprawne rozliczanie śladu węglowego z biomasy. To też jest bardzo ważne, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że w momencie, kiedy biomasę spalimy, to jest jakaś tam emisja. To, co też mówił i pan Grzegorz, i Marcin, pośrednia zmiana użytkowania gruntów, przetwarzanie, pozyskiwanie, transport, to wszystko zostawia ślad i to musi być brane pod uwagę w tym ostatecznym rozliczaniu śladu węglowego z biomasy. No i przedstawić kompleksowe i wiążące kryteria zrównoważonego rozwoju. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na kwestiach emisji, ale również na kwestiach bioróżnorodności, erozji gleb, ale również na kwestiach społecznych, tak? Bo to jest bardzo poważny problem, właśnie zagrabianie ziemi rolnej pod uprawy, pod produkcję właśnie biomasy, zagrabianie ziemi w ogóle ludnościom rdzennym, które są od tej ziemi uzależnione. Szczegóły w dokumencie. Ja w tej chwili chciałabym już przejść do kolejnego punktu. Myślę, że tak naprawdę najciekawszego.
czyli do dyskusji. W międzyczasie zmienił się program, tak jak już mówiłam, więc jeden panelista będzie inny, zaraz go przedstawię, ale najpierw zapraszam panią Beatę Wiszniewską z Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej i Rozproszonej, w skrócie PGOR. Zapraszam bardzo. Zapraszam pana Karola Teligę, który zastąpi pana zastąpi prezesa Polskiej Izby Biomasy. Zapraszam pan Karol Teliga, prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy oraz przedstawiciel Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. No i zapraszam oczywiście pana Marcina Popkiewicza, którego już państwo poznali, i pana Grzegorza Wiśniewskiego. To jest ta część, gdzie państwo będą mieli szansę zadawać pytania, ponieważ widziałam, że jest spora potrzeba, to zrobimy tak, że wbrew temu, co jest w programie, nie będziemy najpierw my gadającymi głowami, a potem zostawimy państwu na koniec czas, tylko od razu pozwolę państwu zadawać pytania, ale ponieważ ja mam mikrofon, to pozwolę sobie zadać pytanie pierwsza. Przede wszystkim dlatego, że dwóch panów już miało szansę się wypowiedzieć na temat tego, co myślą w kwestii bioenergii, więc o to samo zapytam najpierw panią Wiśniewską. PGOR zajmuje się, zrzesza firmy inwestorów, którzy funkcjonują na rynku energii odnawialnej, i to są nie tylko kwestie fotowoltaiki, geotermii itd., ale również kwestie biomasy, biogazu. Jak pani to postrzega? Co z tą bioenergią? Czy to jest naprawdę ekologiczne? No bo odnawialne jest, tak? To pan Grzegorz powiedział, że wszystko jest odnawialne. Dzień dobry, dziękuję serdecznie państwu za zaproszenie. To naprawdę jest bardzo interesujący, ale też ważny temat, jak ma wyglądać energetyka w przyszłości, a przede wszystkim jak ma wyglądać energetyka ze źródeł odnawialnych, która powinna stanowić rdzeń całej energetyki w bliższej, dalszej przyszłości, może w bliższej to nie za bardzo, ale w dalszej przyszłości z pewnością. Myślę, proszę państwa, że jest tyle, że są takie potrzeby, jeżeli chodzi o energetykę, szczególnie w momencie, kiedy zacznie się wycofywać źródła węglowe, które i tak już są w tej chwili zdekapitalizowane, więc wcześniej czy później to je czeka. W związku z tym, dlaczego nie skierować wzroku na inne technologie? I nie chcę tutaj powtarzać tego, co panowie powiedzieli, ale miejsce po prostu będzie dla każdego. I będzie i dla elektrowni wiatrowych, i dla elektrowni słonecznych, i dla elektrowni biomasowych. Myślę, że jedna rzecz jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o wykorzystanie biomasy. Przy czym tutaj chciałabym powiedzieć, że polityka PGOR, polityka Izby zakłada, że jednak jeżeli jest wykorzystanie biomasy w energetyce, to powinny to być biogazownie. I teraz z różnych względów, po pierwsze, że jest to bardziej efektywne wykorzystanie biomasy, ale również dlatego, że biogazownie dostarczają magazyny energii. W tej chwili wszystkie systemy energetyczne najbardziej potrzebują magazynów, szczególnie w momencie, kiedy zaczyna się wykorzystywać mniej stabilne źródła energii, takie jak, powiedzmy, nie mniej stabilne, one są stabilne, tylko one są uzależnione od warunków pogodowych, takie jak elektrownie wiatrowe czy słoneczne. W takiej sytuacji energia zmagazynowana na przykład w zbiorniku biogazowym, no to jest zbawienie. Także jak najbardziej wykorzystanie biomasy z jednej strony, z drugiej strony oczywiście
trzeba zastanowić się, jaką biomasę można wykorzystywać i z czego biomasę wykorzystywać. I oczywiście, że najpierw powinno się wykorzystywać odpady. Jesteśmy bardzo odpadowym społeczeństwem. Przez wiele lat jesteśmy też przyzwyczajani do tego, żeby wszystko wykorzystywać jednorazowo, a później wyrzucać. To nie jest dobrze. Ja pamiętam moich dziadków, którzy nic nie wyrzucali niepotrzebnie. I myślę, że powinniśmy, dlatego że inne były warunki, prawda? Społeczeństwo było wtedy biedniejsze, bardziej się zwracało uwagę na to, w jaki sposób się korzysta z rzeczy, ale też jak się wykorzystuje pożywienie i co się robi z odpadami. Teraz na te odpady w ogóle nie zwracamy uwagi, a to jest przecież doskonały surowiec. Jeszcze jedna reklama dla biogazowni, że proszę zwrócić uwagę, że jeżeli się spala biomasę, ciekawa jestem, co kolega z biomasy powie, ale jeżeli się spala biomasę, to pozostają popioły. Jeżeli się spala biogaz, to przy wytwarzaniu biogazu ta biomasa jest sfermentowana i później można ją znowu ponownie wykorzystać do nawożenia, do choćby strukturyzacji gruntu. Więc to jest coś, co się nazywa wstępem do gospodarki cyrkularnej. Myślę, że powinniśmy to brać pod uwagę przy planowaniu wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Dobrze, to ja teraz poproszę pana Karola Deligę, żeby odpowiedział, co on na to. No, będzie mi bardzo trudno, mówiąc szczerze. Generalnie ze zbiorem się nie zgadzam. Ale proszę państwa, tak. Proszę państwa, myśmy musimy sobie chyba jedną rzecz uświadomić, że żyjemy w epoce upadku naszej cywilizacji. Jednym z elementów upadku naszej cywilizacji jest upadek myślenia. I jeżeli my analizujemy tą naszą rzeczywistość, to dochodzimy do jakichś wniosków i wprowadzamy korekty. W efekcie, z całym szacunkiem dla pana Grzegorza, bo on by może był najbliższy tego, nikt w Europie nie jest w stanie zdefiniować algorytmu zastosowania odnawialnych źródeł energii i w ogóle całej polityki energetycznej Europy. To wszystko zrobiło się tak skomplikowane i tak poobwarowywane różnymi pomysłami, że tego się już rozwiązać nie da. To ja polecę Młynarskim. Albo zmieńcie obrazek, albo zmieńcie klocki. Bo tego, co mamy, poukładać się już nie uda. Na pewno. Ja państwu powiem przykład zrównoważonego rozwoju na poziomie rodziny. Rodzina klasy średniej selekcjonuje śmieci, a tata od czasu do czasu nawet zostawia swojego suwa i jedzie do roboty rowerem. Po czym biorą małego i lecą na Mauritius na wakacje. Ślad węglowy tej wycieczki, no nie muszę chyba tutaj mówić, co to jest. Jeżeli ja powiem, że węgiel jest emisyjny, a gaz nieemisyjny, czy to jest prawda? Nie. Czy fałsz? Fałsz. Fałsz, ale obowiązujący. Dlaczego? To jest element zwariowania naszej cywilizacji. Odpowiedź jest taka. Jak spalamy węgiel, to mamy 90 tam na gigadżula, a jak spalamy gaz, to mamy 50. Tylko że z rurociągów, które prowadzą gaz do Polski przez Rosję, na 150 miliardów metrów sześciennych gazu, który jest importowany do Europy rocznie, ucieka 30 miliardów w powietrze z samych rurociągów, bez kopalń. Jeżeli przemnożymy tam, przedzielimy, wychodzi 133 kilogramy CO2 na gigadżula z gazu, rosyjskiego gazu spalanego w Polsce. Czyli gaz jest bardziej emisyjny w rozumieniu gazu cieplarnianego niż polski węgiel kopany w Polsce. Ale Kobize odpowiada na to. Nas obowiązują granice. My analizujemy
emisję z terenu Polski. Co nasza Matka Ziemia winna temu, że myśmy w swoim czasie nie zajęli tych rejonów gazonośnych Rosji i w związku z tym teraz jest granica, tu jest Polska, tam jest Rosja. Przecież to jest wszystko jedno z punktu widzenia naszej planety. Pani mówi o biogazowni. To się bardzo rozpowszechniło. Dlaczego się rozpowszechniło? No różne są takie punktowe, na przykład była taka biogazownia Liszkowo, gdzie zaczęli sprzedawać ludziom poferment i ludzie dostawali bardzo dużej zwyżki plonu na skutek zastosowania nawozowego biowego, pofermentu. Proszę Państwa, przecież to jest elementarz. Jeżeli my mamy materię organiczną, na przykład gnojowicę, i robimy z niej biogaz, przypomnę CH4, w skrócie mówiąc, to znaczy, że węgiel w postaci CO2 leci w niebo. I nawóz, który wraca do gleby, podobno, jest niezrównoważony. I w całej Europie, w efekcie tej polityki rolnej, którą mamy, maleje zawartość węgla w kompleksie sercyjnym. Czyli nasze gleby stają się coraz bardziej jałowe. Już w 40% gleb w Europie jest wyraźny deficyt węgla. Do czego to prowadzi? Do katastrofy żywnościowej na terenie Europy. Biogazownia niszczy węgiel w materii organicznej, niszczy to, co jest najcenniejsze jako składnik nawozowy. Pani mówi, że dla wszystkich znajdzie się miejsce. Proszę Państwa, dla wszystkich się miejsce oczywiście znajdzie, tylko pieniędzy dla wszystkich się nie znajdzie. Odnawialne źródła energii to nie jest dobro samo w sobie. To musi być zhierarchizowane tak, jak wszystko na tym jedynym świecie. Natomiast co do pytania, skąd my mamy wziąć energię? Ja tutaj Szejkiem Jamaniem polecę, który powiedział, że epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że zabrakło kamieni, tylko dlatego, że ludzie wymyślili brąz. I epoka węglowodorów nie skończy się dlatego, że my będziemy zamieniać węgiel na biomasę, a w ślad za krokodylami będziemy się wygrzewać na słoneczku przy pomocy paneli, tylko dlatego, że trzeba wymyślić nowe źródła energii, które no, nas zadowolą. Czy takie źródła energii widać? Oczywiście, że widać. Samochód z anteną 1,80 m, wykonany przez pana Teslę, jeździł bez żadnych źródeł energii dla nas w tym momencie czytelnych. Jeździł na czymś, co generalnie się nazywa rezonans. Ale czy to jest takie trudne? Jeżeli my wiemy, że jest wiatr słoneczny i w pewnym momencie ten wiatr słoneczny tak narasta, że pali nam elektrownię, bo indukują się potężne moce w przewodach po prostu elektrycznych. Czy nie można wytężyć wyobraźni, że jeżeli przy ekstremum następuje taka indukcja, to na co dzień ta energia również istnieje, tylko ona jest dużo mniejsza. Trzeba się nauczyć ją odbierać. Gdybyśmy 1/10 tego, cośmy wyrzucili na biogazownie, które no można jeszcze od czasu do czasu nazwać utylizacyjnymi, albo na kompletnie w Polsce niepotrzebne wiatraki wydali na naukę, to byśmy już dawno ten problem mieli rozwiązany. Wymienię trzy energie. Energia rezonansu, energia zimnej fuzji, już bardzo blisko. Słucham? Od 60 lat już bardzo blisko.
No nie, no, ale... Ale 120 też będzie bardzo chodzić. Nie, ale ciągle mówimy o jakichś garażowych działaniach, a nie ma w to żadnych puszczonych pieniędzy. I energia magnetyzmu, która już, no powiedzmy, już ją widać, no. Czy ktoś z Państwa panelistów chciałby się odnieść, nim oddać głos publiczności? Proszę. Ja skończyłem, że Pan z Towarzystwa Biomasowego kompletnie zjechał biomasę. Ja jako fizyk powiedziałem, że wszystkie trzy rozwiązania, które Pan przytoczył, to nawet nie jest science fiction, to jest science fiction, nie wchodząc w szczegóły. Podkreślę też, że owszem, epoka kamienia nie skończyła się z powodu braku kamienia. I epoka paliw kopalnych, czy się skończy z powodu braku paliw kopalnych? Powiem tak, ciągle nie mamy zastępników. Ja pokazałem, jak system światowy energetyczny opiera się na paliwach kopalnych. I z jednej strony oczywiście mamy wyścig między wyczerpywaniem się łatwych zbóż paliw kopalnych, nie w ogóle, tylko łatwych zbóż, a z drugiej strony zmianą klimatu. Pokazałem 2 stopnie Celsjusza, to jest zero paliw kopalnych za 30 parę lat. Czy jesteśmy na drodze do tego, żeby było zero ropy, węgla, gaz za 30 parę lat? Niekoniecznie, proszę Państwa. Więc powiedziałem tak, powinniśmy rzeczywiście szukać nowych rozwiązań, się z Panem zgodzę, że... Nie szukamy. Nie no, szukamy. Na świecie generalnie coraz więcej się inwestuje w pozyskiwanie bezpośrednio energii ze słońca, w magazyny energii, w różne rodzaje baterii, w różne nowe innowacyjne rodzaje transportu. Chociaż to nie jest źródło, ale biorąc pod uwagę, ile moglibyśmy wytworzyć energii, choćby już przy dzisiejszych cenach fotowoltaiki, tak naprawdę moglibyśmy dzisiaj wszystko z tym zrobić na fotowoltaice, gdyby tylko ta energia była łatwo i tanio magazynowana. Kropka. Tylko to obecnie nie jest możliwe, ale postęp, patrząc choćby mierzony cenami, jest niesamowity, jak to spada o kolejne 20% co roku i tak już spada od wielu, wielu lat. Więc faktycznie byśmy te rozwiązania technologiczne stymulować, także transporcie na przykład. Wspomniał Pan o tej rodzinie, która leci na Mauritius, tak? Ja samolotem nie latam, to jest po prostu dla mnie etycznie nieakceptowalne. I rzeczywiście tym odciskiem węglowym z tej wycieczki można by roznieść słonia, ale to nie jest tak, że mamy siedzieć na miejscu. Ja nie jeżdżę daleko, tam gdzie nie mogę dojechać pociągiem czy autobusem, na przykład chciałbym pojechać gdzieś dalej. Na przykład rozwiązajmy, że to co Elon Musk nad czym pracuje, to jest Hyperloop. Czyli szybka kolej, którą w rurze próżniowej, co jest bardzo energetycznie. I patrzcie, takie rozwiązania powinniśmy szukać, rozwiązywać. Są domy, które praktycznie są domami zeroenergetycznymi, które nie potrzebują energii z zewnątrz. Generalnie powinniśmy rzeczywiście szukać nowych, innowacyjnych rozwiązań i je stymulować. Mam wrażenie, że w Polsce robimy wiele, żeby nie stymulować. Jak patrzę na politykę w budownictwie, to generalnie na przykład normy budowlane są po prostu czystą katastrofą. By tak, dom, który zużywa, znaczy typowy nowy polski dom zużywa 100 kWh na metr kwadratowy. Można budować domy, które zużywają spokojnie 10 kWh na metr kwadratowy i one kosztują kilka procent więcej. Znaczy kosztują obecnie 10-15% więcej, co wynika z tego, że są robione maszulki, nie umieją architekci, nie umieją projektanci, nie umieją ekipy wykonawcze. Gdyby robić je masowo, byłyby maksymalnie 5% droższe. Co to znaczy? Koszt domu to jest dla mnie koszt kredytu miesięczny plus koszt mediów. Dom zeroenergetyczny, choćby bardzo niskoenergetyczny, ma troszkę wyższą ratę kredytu i prawie zerowy koszt mediów. Per saldo jest tańszy od domu takiego, jakie budujemy. Dlaczego nie mam... A, teraz Unia Europejska mówi, w 2020 roku nowe domy powinny być prawie zeroenergetyczne. Co nasze władze światu nazwały domem prawie zeroenergetycznym? Dom pasywny to jest 15 kWh, a to jest strata technologia. 70 powiedzieli, to jest dom prawie zeroenergetyczny. Dlaczego tak jest? To nie ma sensu nawet ekonomicznego, mówiąc środowiskowym, zasobowym i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli Wy mieszkacie w domu, którego nie trzeba ogrzewać, jesteście do kitu klientem dla koncernów energetycznych, bo nie kupicie gazu, węgla, prądu, bo go nie potrzebujecie, a to co macie, to macie własne. Proszę Państwa, kto pisze prawo energetyczne? Eksperci koncernów energetycznych. Tak, żeby mi się to opłacało. Chociaż dzisiaj nie ma żadnego sensu robić takich wampirów energetycznych. Tak mogliśmy wiele rzeczy zrobić i stymulować, z gotowymi technologiami, które mamy, mogliśmy tak naprawdę mieć jedno oszczędzanie energii, lepsze usługi energetyczne, a z rozwojem technologii, o których też Pan zaznaczył, że trzeba rozwiązać te technologie, mogliśmy zejść jeszcze dużo niżej. Pokazywałem na tym moim zestawieniu, że dzisiaj zużywamy na osobę 80 kWh dziennie. Pokazałem, że z OZE racjonalnie możemy mieć powiedzmy 30, że możemy 2050 zejść do 20, a profesor Popczyk mówi, panie Marcinie, pan przesadza, możemy zejść do 10. Może 2050, a w drugiej połowie stulecia, tak? I mieć lepsze usługi energetyczne, by nam się lepiej żyło.
Już nie wiem, że eliminujemy przy okazji ubóstwo energetyczne, wyeliminujemy smog, bo w tych domach nie trzeba będzie niczym palić. Także korzyści może być bardzo wiele. I tak powiem, świat dostrzegł, że tam jest przyszłość. Jak się czytam chińskie. Słucham? A co z istniejącą substancją? Oczywiście ona musi ewoluować. Po pierwsze, nie budować głupio nowych więcej. A co do termodernizacji istniejących zasobów, to jest znacznie trudniejsze niż zrobienie nowego domu mądrze. Bo jak mamy nowy dom, to go zbudujemy dzisiaj na płycie fundamentowej, a nie na ławie fundamentowej. Jak dom już jest zbudowany, no to niestety to już jest pozamiatane. Ale też program głębokiej termodernizacji moglibyśmy zrobić, powiedzmy w koszcie rzędu 400 zł za metr kwadratowy, schodzić do standardu, może nie pasywnego, tak, ale nie wiem, 30 kWh metr kwadratowy rocznie. Przypomnę, polski dom średnio używa jakieś 180 kWh rocznie obecnie. Moglibyśmy zejść go termodernizacją do 30. Ocieplenia i wymiana wentylacji na mechaniczną plus uszczelnienie domu. Tak? To, i to jest do zrobienia, to będzie kosztować. Jak podliczyć takie 200 miliardów złotych, ale jak podzielić to na liczbę Polaków i jakieś 30 lat, które to zajmie, to jest mniej niż koszt paczki papierosa psów na Polaka miesięcznie, a tworzymy dziesiątki tysięcy miejsc pracy na 30 lat i to będą polskie lokalne miejsca pracy. Więc to jest fantastyczny program infrastrukturalny. Jeżeli państwo by go wsparło, choćby nieoprocentowanymi kredytami, to jest się dotacja państwowa, ale doświadczenia niemieckie, czeskie i inne pokazują, że każde euro tego typu dotacji budżetowej, dotacji, zwraca się państwu kilkukrotnie, jako kilka euro wpływów podatkowych, bo jest aktywność gospodarcza, PIT, CIT, VAT schodzi do budżetu państwa. To jest fantastyczny program nakręcenia koniunktury gospodarczej w Polsce i eliminacji ubóstwa energetycznego i eliminacji smogu przy okazji. Rozpędziłem się trochę. Pani Beato? Jeżeli można. Nie a propos wegazami, tylko a propos upadku cywilizacji naszej. Być może, że to rzeczywiście jest upadek cywilizacji, ale być może, że to jest po prostu faza przejściowa. Być może ciągła faza przejściowa, ale teraz myślę sobie, że jeżeli ktoś się zastanawia, w co zainwestować, zanim te fantastyczne technologie, o których Pan mówił, czy jakieś inne technologie zostaną wprowadzone w życie, to co powinniśmy robić, to inwestować w inwestycje niewielkie i takie, które powinny zostać zamortyzowane w okresie 15-20 lat. Czyli właśnie w energetykę rozproszoną, właśnie w małe systemy, które w momencie, kiedy przyjdzie ta rewolucja z jakimiś kompletnie nowymi technologiami, to one już zostaną zmodernizowane, bo wiadomo, tak jak Pan mówi, te badania są zbyt mało intensywnie prowadzone i mamy jeszcze chwilę czasu, żeby one weszły w życie. Ta chwila czasu to jest 15-20 lat. Takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają w ciągu jednego dnia albo nawet w ciągu jednego roku. Stąd moim zdaniem to jest takie logiczne rozwiązanie. Inwestujmy w to, o czym możemy zapomnieć za 15 lat. Czy się zgadza? Ja chciałbym zabrać głos na temat ukierunkowania biogazowni. Obecnie na wzór Niemiec ukierunkowane są, że żyjemy kukurydzę. Powinniśmy jak najbardziej ukierunkować na przefermentowanie odpadów zwierzęcych, że z kilograma suchej masy odpadów 1/3 metra sześciennego, a z dzierżawki 2/3, 3/4, lecz i tak wywieziony na pole obornik pójdzie w formie metanu w powietrze. No i tak w glebie bakterie będą rozkładać. Z odchodów i ściółek jednej krowy dziennie można przeliczeniowo 3 litry benzyny, czyli to energetycznie tonę benzyny rocznie od jednej krowy, dobrze karmionej. Przeliczmy, ile w Polsce tego jest. I drugie, wielkim marnotrawstwem jest uprawa kukurydzy na pasze dla bydła w tej formie, co jest obecnie. I tu przedstawię Panu na zdjęciu. Amarantus wsiany w kukurydzę zastępuje herbicy. Amarantus, ale świeżo natychmiast po uprawie ziemi posiany nie rycie, tylko opryskiwaczem, bo można przez dziurki to. Nie potrzebuje żadnych herbicydów. Usuwamy i krowa, i wysokobiałkową paszę ma i co. I jeszcze jedno. Amarantus, jak obliczyli, dwa razy tyle dwutlenku węgla wiąże niż kukurydza. Dlatego powinniśmy zebrać naprawdę konkretne wiedzy, a szczególnie czego? Brak kompletnej wiedzy na wsiach, które mają biogazownie.
Rozmawiam z rolnikiem na Podlasiu, z kosztów bydła, który ma biogazownię, teraz coś tam w holenderstwu kontenerowo budować na płynną masę. On mówi, nie interesuje żadna wiedza. Ja chcę nacisnąć guzik. Żadnej wiedzy kompletnej, żadnej. Ja prawie 40 lat studiuję właśnie te dziedziny biogazu. Gdy zwykłe dawni, biogazownie, gdy przyszły te niemieckie z tymi balonami. I znam przeliczeniowo wszystko. Ile z kilogramów suchej masy tego, dlaczego 1 megawatt mocy potrzebuje hektara kukurydzy co dzień, bo tyle przeliczeniowo przechodzi na biogaz, zawiera tyle metanu, metr sześcienny metanu to jest 10 kWh energii elektrycznej, ale zdolność przetworzenia jest tylko 40%, resztę ciepło odpadowe i tak dalej. Da się wyliczyć, że 1 hektar kukurydzy dziennie na biogazownię to jest. Ale kukurydzę powinniśmy jednak zastąpić jednak tym. I pan mówił właśnie brukicy chlebie. Ta kukurydza wielką ilością 100 i więcej ton daje zielonej masy, a ile jest nad ziemią, tyle samo jest i pod ziemią struktury korzeni. Więc powinniśmy to jak najbardziej ukierunkować. A co? Obornik wyrzucany w obecnej formie na pole często nadszkodzi roślinom. To są niemieckie doświadczenia, tylko ściśle limitowane już, o 30% większe plony daje niż rzucanie w formie tej i ta zbyt mocno upałę działająca gnojownica mocznik i tak. Teraz, bo się zgubiłem. Pan mówi, że po ferment daje większe plony przez pierwsze 3 lata. Ale jeżeli będziemy kierunkować nie tylko na samą kukurydzę, która wyjaśnia ziemię, ale właśnie herbicyd wygnać tym amarantusem, zarówno wysokobiałkowe pasze nie potrzebujemy soi amerykańskiej, zarówno wzbogacimy jeszcze, bo stanowisko po amarantusie stwierdzili podobne jak po lumbinie jest. Nie, tak, dziękujemy panu bardzo. Czy ktoś z państwa... Ale to pan na zielonkę zbiera razem ten amarantus razem z kukurydzą? Tak. I zakisza to pan, tak? Wspaniale, krowy. Zarówno na zielonkę w ciągu, tak? I to pan... Ja bardzo, bardzo dziękuję. Chciałabym jednak wrócić do tematu konferencji, czyli do kwestii bioenergii, pułapek i potencjału, które się z tym wiążą. Chyba, że ktoś z państwa chce się... Ja chciałem skończyć. Dobrze, proszę bardzo, wobec tego. Nie ma się, że wielkie, tylko agrotechnika, tam są wielkie niebawstwa. Proszę państwa, ja może też znowu wystąpię trochę kontrowersyjnie w sprawie tego współspalania. Bo moim skromnym zdaniem, my jako, no, w jakimś sensie środowisko, występowaliśmy przeciwko współspalaniu, ale to nie było słuszne do końca, dlatego że powinniśmy występować przeciwko spalaniu biomasy w wielkiej skali. To nie jest to samo, dlatego że jeżeli budowano instalacje, które współspalają, no to teraz budują instalację, która spala wyłącznie biomasę w kotle, na przykład 200 MW, a efekty społeczne będą takie same. To znaczy, będzie przyjeżdżać biomasa z zewnątrz, będzie podciągana biomasa ze wsi, a na wieś będzie jechać węgiel, bo wieście czym się ogrzewać musi. W związku z gdzie jest praprzyczyna tego, co się narobiło, czyli tej, można powiedzieć, katastrofy? Praprzyczyną jest zaniedbanie ciepła na rzecz prądu. I jak się mówiła energetyka, to myślało się energetyka elektryczna. To jest, proszę państwa, całkowita aberracja, ponieważ w Polsce tyle samo mniej więcej energii pierwotnej zużywa się na produkcję prądu, co na produkcję ciepła. Natomiast emisje pochodzą głównie ze spalania na rzecz produkcji ciepła. Natomiast pojęcie nędzy energetycznej to jest definicja upośledzenia w zaopatrzenie w ciepło, nie w energię elektryczną. Natomiast dla przeciętnego mieszkańca, zwłaszcza obszarów wiejskich, ciepło jest większym obciążeniem finansowym niż prąd. Ja już pomijam oczywistą sprawę, że jak jest katastrofa cywilizacyjna, to bardziej jest nam potrzebne ciepło niż prąd. I w związku z tym ta cała patologia, która narosła i skończyła się współspalaniem, wynikała z niedocenienia problemu
ciepła. Nie wiem, czy się Grzegorz ze mną zgodzisz. Bo to jest praprzyczyna tej dewiacji. Może z braku myślenia systemowego o prądzie i cieple. Słucham? Z braku myślenia systemowego o prądzie i cieple. Bo nie ma przynajmniej jednego modelowania drugiego, tylko jako pewien system działający, co robią w Danii na przykład, w Niemczech. Okej, okay, w każdym bądź razie, jak my myślimy o biomasie? Teraz taki, lansujemy w Ministerstwie Rolnictwa takie pojęcie własne ciepło. W okresie letnim w ogóle można wyeliminować procesy spalania, mówię o obszarach wiejskich, o bytowych rzeczach. W Polsce jest 5,5 miliona kotłów. Można w ogóle wyeliminować procesy spalania, ponieważ na ciepłą wodę użytkową można zastosować już panele słoneczne czy fotowoltaiczne i to jest realne finansowo i w ogóle tak technologicznie. Natomiast na zaopatrzenie w ciepło w zimie, w sezonie grzewczym, oczywiście biomasa. No i teraz zachodzi pytanie, jaka biomasa i skąd? Przede wszystkim biomasa nieprzetworzona, to znaczy żadne pelety ani żadne brykiety, bo koszty energetyczne tego przetworzenia, funta kłaków to wart. Natomiast dotąd mówimy tak, rośliny energetyczne i las. Natomiast bardzo mało mówi się o słomie. Słoma ma złą prasę jako materiał energetyczny, ale zrobiliśmy badania dosyć wielkoskalowe na temat, bo wiadomo, gleba ma pierwszeństwo. To powinniśmy sobie wszyscy dokładnie zapamiętać, również w kontekście tego biofermentu. Według naszej oceny co najmniej 60% gospodarstw rolnych może sobie pozwolić na to, żeby z cyklu obiegu materii organicznej te 12-16 ton rocznie na produkcję ciepła ukraść. To jest kilka hektarów zbóż. I to jest najtańsze i najlepsze i najłatwiejsze dla rolnika paliwo. Natomiast niedoceniany jest problem i bardzo, bardzo nam zależy na wylansowaniu tego, jakby w ogóle w percepcji naszej, zakrzepienia śródpolne, remizy śródpolne, pasy osłonowe cieków, pasy osłonowe dróg, coś, co teraz nie jest jakby liczone jako kategoria biomasy, a pozwoliłaby domknąć korytarze ekologiczne, osłonić cieki przed spływami z pól, jakby zazielenić kraj. To taki. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa panelistów chciałby się odnieść? A ja chciałem poprzeć to ostatnie stwierdzenie. Ja widziałam, że kiwasz głową. widziałam, że wcześniej Pani zgłaszała się jako pierwsza. Pozwolę sobie Pani przekazać mikrofon. Ja już mam. A, super. To ja tylko poproszę, żeby się Pani przedstawiła i ja też powiedziała. Ja wcześniej Małgorzata Wyrwić, Inicjatywa Nuklearna. Bardzo się cieszę, że Panią spotkałam, bo myślę, że jeszcze o niej jeden wywiad poproszę. Szczerze mówiąc, nie chciałam mówić o energetyce samej, tylko właśnie o tym, że my tu sobie rozmawiamy na planie, że tak powiem, rzeczywistości idealnej, w której możemy wybierać najlepsze koncepcje. A zapominamy o tym, że jeżeli chodzi o energetykę, to tutaj wchodzą w grę potężne interesy, potężne pieniądze, potężny wróg. Na przykład człowiek, który wymyślił, jak napędzać wodą samochód, to się w tej chwili przed wyrokiem śmierci wydany na niego przez szejków arabskich ukrywa gdzieś. A nazwisko jego? Niech pan poczu szuka w internecie. A szukałem, nie znalazłem. Ja akurat nie mam pamięci na nazwisko, ale dwa lata temu był taki. Były takie artykuły, na pewno jest mieszka to w Kielcach. A drugi mieszka w Kielcach, widzi pan. Jeden w Szwajcarii, drugi w Kielcach. To jest... Nie ułatwiajmy szejkom. Nie. Dziękuję. Także chciałabym poza tymi świetnymi pomysłami właśnie fizyków, energetyków i tak dalej, chciałabym się też zapytać,
Jakie macie Państwo pomysły na to, abyśmy mogli spokojnie rozwijać te światłe idee, nie bojąc się wyroku śmierci za naszą działalność? Tak, dopada, bo Pan taki jest właśnie... Ja nie mam żadnego. Właśnie ja też. Ale poza tym, ja się bardzo poważnie zastanawiam nad percepcją społeczną. Czy jak to nazwać? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Ja osobiście poleciałem na drugi koniec świata, co prawda samolotem, żeby zobaczyć reaktor zimnej fuzji. I po czym przylatuję i dowiaduję się, że tego nie ma, no. Czyli nie, podróż samolotem była ze wszechmiar szkodliwa. Tak jest. A ja tylko Państwu powiem, że Marcin wcale nie żartował, że nie lata samolotem. Kilka lat temu miał okazję polecieć z nami do Stanów Zjednoczonych, żeby zobaczyć, jak faktycznie tam wygląda wydobycie gazu łupkowego, i podróż miała być całkowicie sfinansowana i odmówił, bo nie lata samolotem. Także to nie był żart. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pani Grzegorzu, Pani Beato, na to pytanie? Tak, pozbierać. Dobrze. To ja będę biegać z mikrofonem. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie jeszcze? Tak. Pan, dobra. Chciałbym dokończyć swoje wywody, bo... Tylko poprosimy o pytanie, dobrze? Tak, tak, oczywiście. No tutaj z panem Karolem Deligą w większości się zgadzam w tych jego wywodach i tutaj jak gdyby nie mam zastrzeżeń. Natomiast chciałbym do pana Marcina wrócić, i bo pan rzucił takimi cyferkami i nie daje to żadnej wyobraźni. Chciałbym, żeby pan mnie zsumował 24 godziny wyzwalania energii z węgla, z atomu, na ziemi, ropy. Uznaliśmy, że to są biopaliwa, prawda, tylko wcześniej wyprodukowane. I teraz zgromadził całą tą wyzwalaną energię dzisiaj przez człowieka w jeden punkt i porównał, czy to będzie jedna bomba atomowa na Hiroshimę, czy dwie bomby atomowe na Hiroshimę, czy trzy bomby, i wtedy będziemy mieli wizerunek, ile my tej energii wytwarzamy dzisiaj, a ile wytwarzaliśmy w 1700 roku, gdzie nie było pociągów, nie było samolotów, nie było niczego, prawda? Przepraszam bardzo, ale poprosimy pytanie. Nie wydali własne przeliczenie, proszę bardzo. Bomba atomowa w Hiroshimie to jest 15 kiloton trotylu. To jest 63 terajoule. Wybuch bomby atomowej w Hiroshimie. Dzienna energia wyzwalana przez nas bez palenia paliw kopalnych. Na przykład ma pan 90 milionów baryłek ropy, tak, ileś tam węgla, ileś gazu. Mogę podać cyferki, ale to mało interesujące. To będzie dziennie energia 500 bomb atomowych w Hiroshimie. Dla porównania, dziennie 500 bomb atomowych w Hiroshimie. Dla porównania, energia związana z nierównowagą bilansu radiacyjnego, z tym, że zaburzyliśmy bilans energetyczny Ziemi większą izolacją, to jest 500 tysięcy bomb atomowych w Hiroshimie dziennie, tysiąckrotnie więcej. I to mierzymy w cieple oceanu, które rośnie w tym terenie. No więc dlatego właśnie chciałem wrócić, bo mamy... Znaczy rozumiem, że nie czuję się pan usatysfakcjonowany odpowiedzią Marcina. Ja jeszcze mogę panu uszczęśliwić. Nie. Ale może... Chciałbym... Bo zostało już naprawdę niewiele czasu, a jeszcze ja kilka wiem, osób ma pytania. Króciutko, jak pani pozwoli. Już, ale pan już zadał pytanie i w poprzedniej rundzie, i w tej, ja więc dajmy szansę innym. Ale chodzi mi o to, że oskarżamy węgiel i inne te źródła energii, że wytwarzamy tą... No, jak... Tak, ten efekt cieplarniany, prawda? Tak. A ja uważam i chciałbym pana zapytać, bo jeżeli weźmiemy pokój od strony słonecznej i powiesimy tam kotarek,
i ten pokój jest dzień i noc wietrzony. W tym pokoju będziemy mieli gorąco za dnia, prawda? I zimno w nocy. Za kotarą będzie chłodniej w dzień, prawda? A w nocy będzie relatywnie ciepłe. Święte słowa. Prawda? Tak, i co dalej? No zmierzam do tego, że właśnie, bo naukowcy mają klapki na oczach. A pytanie brzmi? A jakie jest pytanie? Pytanie... I nie mamy klapek na oczach, ale słucham dalej. No tak. Jedni mówią, że jak tą chmurę nad ziemią zrobimy, to ziemia zamarznie. Drudzy mówią, że jak będzie ta chmura, to mamy efekt cieplarniany. Ale jest, proszę pana, to jest elementarna 19-wieczna fizyka. Ja mogę teraz robić na ten temat wykład i robię takie wykłady bardzo często, że tłumaczę, jak to działa, co i dlaczego, ale nie jest materiał na to. Ale odpowiem panu w ten sposób. My mierzymy, że rośnie temperatura powierzchni Ziemi. Teraz to jest o przyczynę. Gdyby to była większa aktywność Słońca, to obserwowalibyśmy jakby mocniej nasz dziennik świecił. Większy wzrost temperatury w ciągu dnia czy w ciągu nocy, pan obserwował, gdyby Słońce świeciło mocniej. Pański przykład z oknem i pokojem. Ale za kotarą już te słońce... Zaraz, pan pozwoli, że dokończę. Było pytanie. Gdyby Słońce świeciło mocniej, obserwował pan większy wzrost temperatury w ciągu dnia czy w ciągu nocy? Więc mocniej w ciągu dnia. Dobrze, obserwował pan większy wzrost temperatury w ciągu dnia. Dziękuję bardzo. A gdyby przyczyną ocieplenia była grubsza izolacja planety, obserwował pan większe ocieplenie w ciągu dnia czy w ciągu nocy? W ciągu nocy mniejsze wahania temperatury, większy wzrost temperatury w ciągu nocy pan obserwował. Ale generalnie średnia wychodzi na jedno. Ja bardzo przepraszam. Obserwujemy większe ocieplenie w ciągu nocy niż w ciągu dnia. To nie jest większa moc Słońca, to jest izolacja. Obserwujemy też, to było Słońce, obserwujemy się tak, że najmniejsza atmosfera od góry do dołu. A jeżeli to jest grubsza izolacja, obserwujemy ocieplenie przy powierzchni Ziemi i ochłodzenie na zmierzchnięcej warstwie jak w tynku na przykład. Też obserwujemy, że ociepla się przy powierzchni Ziemi, ochładza się stratosfera. To jest więcej gazów cieplarnianych. Mogę robić ten temat wykład, ale nie jest spotkanie poświęcone temu. Super, bardzo, ten temat bardzo, książki Marcin, i podręcznie za rok i pan kupi i przeczyta. Bardzo dziękujemy. Oddaję mikrofon kolejnemu chętnemu do zadawania pytań, mam nadzieję. Dzień dobry, Maciej Podogrodzki. Ja mam pytanie do pana prezesa Teliki odnośnie tego, czy są jakieś wizje może wsparcia systemowego bądź obniżenie chociażby VAT-u na paliwa drzewne, z paliwa z odpadu drzewnego. Wie pan co, powiem szczerze, że ja od pewnego czasu przestałem się tym po prostu interesować, bo to przekracza moje zdolności intelektualne. Ja kiedyś popełniłem kolosalny błąd. Dotyczyło to spalania troci. Pan, to było ze 20 lat temu, powiedział, że są plany, żeby wprowadzić regulację prawną, która mówi, że trociny są odpadem i w związku z tym procedura spalania trocin jest jak dla odpadów. Ja wtedy powiedziałem, byłem bardziej naiwny niż teraz, powiedziałem, że my się zajmujemy problemami inżynierskimi, a tego rodzaju pomysły to są problemy psychiatryczne, więc ja się tym nie zajmuję. No, kontynuował nie będę, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ale skoro marchewka może być owoc... Ja może jedną tylko rzecz powiem, która ma charakter szerszy. Już nie będę szukał określeń, wdarło się jeszcze jedno określenie. Takie zdanie często się słyszy. Ta inwestycja jest opłacalna, ponieważ można na nią dostać dotację. To jest straszny błąd o olbrzymiej sile niszczącej. Inwestycja jest albo opłacalna, albo nieopłacalna. Natomiast dotacja definiuje tylko, kto za to płaci. Jeżeli nie płaci inwestor, to płaci społeczeństwo. I to jest na przykład schemat wiatraków. Wiatraki do niczego nie służą w Polsce na dobrą sprawę, natomiast stanowią pompę, która pompuje pieniądze ze społeczeństwa w różnej formie do kieszeni tego, kto zapisał się na kartce jako inwestor.
Ja już mi na myśl pana, może bardzo ważna rzecz odnośnie dotacji, ale nie jestem fanem dotacji. Jestem zwolennikiem uczciwego wyceniania kosztów zewnętrznych na zasadzie zanieczyszczający płaci. Bo gdyby uczciwy zasad zanieczyszczający płaci, do paliw kopalnych w szczególności, i do źródeł energii też, to okazałoby się, że energia odnawialna jest tańsza niż energia z paliw kopalnych, kropka, bez żadnej dotacji. A teraz płacimy na przykład za to naszym zdrowiem, oddychają smogiem, tak? Zmianą klimatu, szkodami górniczymi, generalnie zamiatanymi kosztami pod dywan w wielu miejscach. Ja pytałem w kontekście... Jeżeli można, przepraszam bardzo, bo pan też adwocem, bo ja adwocem a propos wiatraków, obawiam się, że nie mogę się z panem zgodzić, dlatego że w tej chwili energetyka wiatrowa jest najtańszą energetyką w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o system wsparcia dla tej energetyki, to jest to system spowodowany kompletnie nierealistycznymi cenami wytwarzania energii, dlatego że żadna energetyka poza zdekapitalizowanymi jednostkami wytwórczymi nie produkuje energii za 170 zł za megawattogodzinę. Poza wiatrakami właśnie. Poza wiatrakami właśnie, jeżeli jest okres już składu 19 lat. Mogę odpowiedzieć? To ja króciutko, proszę Państwa. Jeżeli weźmiemy blok 858 MW w Bełchatowie, to żeby zrobić taką ilość energii, jaką robi blok w Bełchatowie, trzeba wybudować 1844 2-megawatowe wiatraki. Ja dziękuję, ja się wyprowadzę. Nie życzę sobie, żebym ja w moim kraju nie miał krajobrazu, tylko wiatraki. I ja 1844 wiatraki, pomijając, że to jest 4 miliardy więcej, a już tam o pieniądzach nie będę mówił, od Władysławowa do Zakopanego co 407 metrów wiatrak. To jest kraj, który nie nadaje się do zamieszkania, tak jak teraz nie nadaje się do mieszkania Mecklenburgia. Ja przepraszam bardzo, ponieważ mamy już niewiele czasu, ja sobie pozwolę na razie przejąć władzę nad mikrofonem i zadam pytanie wszystkim naszym panelistom, bo dużo mówiliśmy o pułapkach bioenergii, a w tytule mamy również potencjał. I może zacznijmy od pani. Jaki jest potencjał bioenergii? I bioenergii, może uściślimy, chodzi o energię, która jest wytwarzana ze spalania materii organicznej. Proszę Państwa, no, tak jak mówiliśmy, każdy po kolei, każda energia, każda bioenergia ma swoje wady i zalety, każdy sposób wytwarzania energii też ma swoje wady i zalety. Jeden jest droższy, jeden jest gorszy, ale ten znowu droższy ma inne zalety, tak jak to było powiedziane. I w kontekście tego, co pan prezes powiedział przed chwilą, ja chciałabym wrócić też do kosztów, dlatego że, proszę Państwa, trzeba liczyć koszty kompleksowo, tak? Tak jak pan tutaj liczy koszty, jakie są dla krajobrazu, to myślę sobie, że jest absolutnie kluczową sprawą, żeby na przykład dla takiego Bełchatowa liczyć te koszty, które są spowodowane i emisjami zanieczyszczenia, ale również olbrzymią dziurą w ziemi, która powoduje niedobory wody w całej Wielkopolsce. Czyli w efekcie obniżenie produktywności tych ziem, że nie mówię o pięknie krajobrazu. Panie Grzegorzu? Mam odpowiedzieć. Ja myślę sobie, że musimy sobie zdawać sprawę, że biomasa nam problemów wszystkich nie rozwiąże. Jeżeli w tej chwili ta biomasa stanowi 8% całkowitego zużycia energii w Polsce, a gdzieś tam na świecie może to sięgać 12%, to myślę, że to 10% w kraju nowoczesnym to jest górna granica. I więcej nie powinniśmy nawet chcieć wykorzystywać. I nasz problem nie polega na tym, ile tej biomasy mamy. Nasz problem polega, jak my tę biomasę wykorzystujemy. Jeżeli my ją wykorzystujemy bardzo niską
sprawnością, no to jest no, grzechem, tak? Bo to jest przestrzeń nasza życiowa, tak, jest marnowana na nieefektywne wykorzystanie, tak samo jak wtedy, gdy nie jesteśmy nieenergetyczni. Natomiast drugi problem, który jest, no to i musimy się z nim uporać, to jest kwestia zanieczyszczeń, które albo powstają przy produkcji, albo przetwarzaniu, albo konwersji biomasy. I tutaj to po pierwsze wielkim znakiem zapytania jest, czy to jest CO2 neutralna technologia, bo łatwo możemy spowodować, że tak nie jest. No ale mamy, powiedzmy, emisje, niskie emisje. I teraz, żeby sobie z tym poradzić, no musimy mieć pewien rodzaj certyfikowania tej biomasy, o czym jest mowa w raporcie, tak? Musimy mieć pewną górną granicę, tak? Wykorzystania tej biomasy, bo inaczej, jak będą nieprawdziwe relacje cen, no to będziemy niszczyć zasoby. No po trzecie, musimy też patrzeć na te urządzenia, które stosujemy. No nie możemy się doczekać, powiedzmy, certyfikacji i wyższej klasy kotłów tych indywidualnych do spalania. Czyli jest wiele rzeczy do załatwienia, ale żeby to wszystko, na pewno kwestia wody jest bardzo ważna. I ona nie jest tylko ważna dla węgla brunatnego, dla kopalni węgla brunatnego czy kamiennego, ale rzeczywiście ona jest ważna, bo biomasę wykorzystujemy póki co w elektrowniach, elektrociepłowniach cieplnych, chłodzonych wodą, czyli tu mamy pierwszy jakby problem. Po drugie, znaczna część upraw jest no, taką pompą wodną i musimy bardzo umiejętnie dobierać płodozmian, tak? Do lokalizacji, do gleb. Czyli nad tą biomasą trzeba by było jeszcze dużo, dużo popatrzeć. I teraz, jaki jest największy problem, taki jak ja na to patrzę? Największy problem jest taki, że nie mamy właściwych sygnałów cenowych. Dlatego, że całkowicie rozeszła się ekonomika i fizyka. Tak? Kompletnie. I to wielu rzeczy wynika. Tutaj trochę pan Karol Teliga o tym tak powiedziałbym wyraziście mówił, ale przede wszystkim polega to na tym, że albo są grupy, które lobbują i naginają to prawo dla siebie i przeważnie ci nienarodzeni, którzy jeszcze ich nie ma na rynku, technologie nienarodzone zawsze przegrywają, bo są ci, którzy gdyby są. A po drugie, nie ma właściwej informacji. Bo państwo w ogóle zdjęło z siebie obowiązek informowania, mówią, żeby sprzedawcy informowali. No to tak się jakby w tak skomplikowanych kwestiach to się nie da zrobić. No profesor Sztyglitz, ekonomista, mówił, że jeżeli nie ma informacji po dwóch stronach, to nie ma rynku. Tak? Bo rynek dopiero jest jakimś odpowiednia informacja. Tak? No po trzecie, to nie mamy tych kosztów zewnętrznych, tak? Przeniesionych do ceny. I na pewno tu częściowo te opłaty środowiskowe są, częściowo normy są wprowadzane, ale prawdopodobnie jest to poprawiane, bo do tej pory mieliśmy w zasadzie do 2020, jeśli chodzi o CO2, to tylko źródła powyżej 20 MW w systemie handlu emisjami ETS. No po 2020 będzie też system non-ETS, tych źródeł rolnictwo, budownictwo i tak dalej, mamy 7% produkować, ale tak naprawdę zgadzam się z tymi, którzy chcą sprowadzić jakiś porządek w energetyce. Mówią o tym i zaczęto o tym mówić na szczycie G20 teraz w Niemczech, żeby jednak wprowadzić powszechny podatek tak, węglowy i certyfikację tego śladu węglowego i wtedy mielibyśmy jakby w cenach prawdę, tak? Przynajmniej od strony CO2, a nie pewne segmenty. I myślę sobie, że tutaj to pytanie dotyczące VAT-u, tak, które było, znamy to, no bo rzeczywiście silne grupy lobbują, wiemy jaka się robi sytuacja budżetu państwa, nigdy nie była dobra, ale naprawdę w tej chwili to jest fatalne. W związku z tym pomysł, aby podatek węglowy powoli wprowadzać,
jest moim zdaniem jedynym mądrym pomysłem, bo wtedy wyrówna te technologie, po drugie da przychody budżetowi, ale jest trzeci warunek, bo tutaj często Państwo się odwoływaliście do efektywności energetycznej, zwłaszcza Maciej Podpiewicz. Otóż jeżeli wiemy, że ten podatek będzie nakładany nie od razu olbrzymi, żeby nie było biedy, tak, z tego powodu, ale jest trwała polityka dążenia do internalizacji kosztów zewnętrznych, to wtedy jak ja mam świadomość, że te podatki będą nakładane, zwłaszcza na węglowe, to ja mogę podjąć decyzję inwestycyjną zarówno w zakresie energetyki odnawialnej, bo moje zyski gdyby, polegają na oszczędnościach i konkurencyjności w stosunku do paliw kopalnych, ale mi się też opłaca efektywność energetyczna, bo jak ta cena powoli będzie rosła, to ja będę miał motywację tak do tego. I w takiej sytuacji, jeżeli te wszystkie czynniki będą spełnione, to znaczy pozbędziemy się jak gdyby monopolu, który deformuje ceny, tak? Jeżeli będzie jak gdyby dobra informacja i jeżeli zinternalizujemy te koszty jak gdyby zewnętrzne takimi podatkami powszechnymi, tak? Jak podatek węglowy, wtedy będzie też miejsce na efektywne wykorzystanie biomasy. Natomiast jedno jak gdyby chcę powiedzieć, że był taki czas na Ziemi, kiedy 100% energii było wykorzystywane w biomasę. Jakie lata? Jeszcze jak nie było energetyki wodnej. I my jak gdyby cofamy się, tak? Cofamy się z biomasą, bo musimy na to tak patrzeć i my jednocześnie musimy tę biomasę lepiej wykorzystywać, bo kiedyś, jeżeli jedziemy do Afryki i na trzech kamieniach tak się gotuje w strawę, no to się gotuje, biomasa rośnie ze sprawnością tak 1%, a sprawność tego urządzenia do grzania jest poniżej 10%. Tak? Czyli jak gdyby wykorzystujemy 1 promil, to jest w ogóle nie do przyjęcia. Natomiast... Przepraszam, ale mamy już tylko 5 minut, więc jeśli mogę jeszcze prosić pana Karola Talikę i Marcina Popkiewicza o krótką odpowiedź na to pytanie. No, pan Karol, spodziewam się, że widzi spory potencjał w biomasie. Ja uważam, że biomasa jest naturalnym paliwem dla wyprodukowania ciepła na wsi. I jak ta nasza rzeczywistość przestanie te fikołki wykręcać, to myślę, że to do tego wróci. Natomiast pozwolę sobie na jedną uwagę szczegółową. Mianowicie to tutaj o kotłach żeśmy chwilkę rozmawiali. Naszym zdaniem indywidualne kotły nie zapewnią nam nigdy odpowiedniej emisji pyłów, żebyśmy byli zadowoleni z tego smogu. Kotły, żeby sprowadzić te pyły, pan minister Morawiecki chce do 40 mg na normalny metr sześcienny, nawet jeżeli te kotły w laboratorium coś takiego pokazują, to w eksploatacji one takiego czegoś nigdy nie pokażą. Żeby kotły mogły pokazać 40 mg, to muszą być ofiltrowane. A żeby były ofiltrowane, muszą być większe. A żeby były większe, to znaczy, że musimy myśleć o, tak podobnie zresztą jak Duńczycy, myśleć o systemach zaczynnych, nawet zupełnie niedużych. Ale no to nawet powiedzmy 10 gospodarstw to jest 300 kW, mówię o bytowym, tak? 300 kW no to już jest kocioł, który może być jakoś zawodowo czy półzawodowo obsługiwany i mieć filtr. Czyli taką uwagę chciałem. Rozumiem, że kryterium tutaj jest skala. Tak. Kryterium filtrów to jest skala, dobrze. Tak. Ja chciałbym jeszcze... Bo zostały 2 minuty, chciałabym jeszcze pozwolić Marcinowi na 2 słowa i niestety będziemy musieli już kończyć. Chętnie byśmy z Państwem spędzili tutaj jeszcze kolejne godziny, ale niestety musimy zmykać. Moje pytanie brzmiało, jaki jest potencjał biomasy. Pokazałem, że to jest mniej więcej 12% obecnego polskiego zużycia energii przy bardzo radykalnym programie użycia biomasy. Czyli małych 12 kWh na osobę dziennie. Obecnie zużywamy 80. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę kontrowersje ze wszystkimi źródłami energii, paliwa kopalne, dziękuję tylko, że powiedziałeś o podatku węglowym. Od 10 lat o nim mówię. Według mnie jest tylko kwestią czasu, kiedy zostanie wprowadzone. To jest tylko kwestia czasu, bo problemy zmian klimatu będą się nasilać, proszę Państwa. Druga połowa stulecia odchodzimy w ogóle od paliw kopalnych. Atom,
Podoba się Wam atom? Podoba się Wam atom? Nie, 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 nie chcecie atom. Fajnie. Podoba Wam się wiatr? Nie. Nie chcecie wiatru, tak? Super. Podoba Wam się kaskada Dolnej Wisły i zbudowanie betonowych kanałów na Wiśle Jodrze? Nie podoba Wam się. Kaskada nie, ale wykorzystanie tej... Dobra, no zostajemy z Łaszczym Wielokrotnym na osobę. Proszę Państwa, nic Wam się nie podoba. Teraz ja mówię, mam 3 minuty, dziękuję bardzo. Już minutę. Mam minutę. Proszę Państwa, wiemy co, gasimy światła, tak, i zamykamy cywilizację techniczną, tak? Czy nie? Nie. Słabo to się politycznie sprzedaje. Z czym zostajemy? Pokazałem. W Polsce mamy teraz, ja mówię, w podobnych proporcjach. Biomasa, około 10 kWh na osobę dziennie, wiatr. To mniej więcej 2% Polski, 2 wiatraki na kilometr kwadratowy. I mamy podobną ilość. I fotowoltaika, kilkanaście metrów kwadratowych na osobę i mamy znowu podobną ilość energii, mniej więcej 30. Proszę Państwa, czekają nas olbrzymie zmiany i tym, co mam, musimy gospodarować bardzo racjonalnie. Nie spina nam się obecne zużycia energii. Musimy je zracjonalizować radykalnie. Podatek węglowy na przykład pójdzie w tą stronę. Też bardzo nam pomoże racjonalizować zużycie energii. Ale musimy robić to tak, żeby minimalizować szkody. Pamiętam bardzo ważną rzecz. Gleby. Musimy robić biomasę tak, żeby nie nasilać problemu gleb. Bo robimy to barbarzyńsko. Sam obecny system rolny z pestycydami, herbicydami i z tym, że my zabieramy materię organiczną i minerały, wywozimy do miasta i to spływa gdzieś do morza, robiąc zakwity i martwą strefę beztlenową w Bałtyku, to jest chore. Materia organiczna powinna wracać na pola jak najefektywniej. Broń Boże, współspalanie, do kitu spalanie w wielkich instalacjach. Dużo lepsze są biogazownie, najlepiej też nie na zasadzie wielkich monokultur kukurydzy, tylko też robione sprytniej, z wiedzą, nie da się od wiedzy uciec. Ma plusy, ma minusy. Oxfree też jest technologia szara, to nie jest technologia krystalicznie biała, jak pełne rozwiązanie. Stoi przed wyzwaniem, bo tak, że tu nie ma jednoznacznie fajnych rzeczy. Powiedziałem, biomasa, wiatr i słońce w równych proporcjach. I to wszystko ma swoje problemy i musimy szukać rozwiązań. Powinniśmy zacząć projekty pilotażowe. Będziemy się uczyć, będziemy popełniać błędy. To zrobią Duńczycy, to zrobią Niemcy. Oni się uczą, popełniają błędy, ale mają ustalony kurs, idą w tamtą stronę i korygują na bieżąco. To, co robią Duńczycy, mi się bardzo podoba. W przyszłości nie jest spalanie biomasy na ciepło, to jest barbarzyństwo. Bo wiatr i słońce są niestabilne i musimy je bilansować biomasą. Myślmy po duńsku. Tam, jak mamy spalanie biomasy w trochę większych instalacjach, o mocy, nie wiem, kilkuset kilowatów, maksymalnie kilku megawatów, lokalnych pracujących w kogeneracji, uwaga, pracują wtedy, kiedy potrzebny jest prąd, bo nie ma wiatru, nie ma słońca, a ciepło zrzucają do bufora. Marcinie, i tym optymistycznym akcentem musimy zakończyć. Przepraszam bardzo, ale za chwilę tutaj będzie kolejna konferencja i to tylko z tego wynika, że ja tak Państwa pytam. Ja chciałam bardzo podziękować, że Państwo nie uciekli, kiedy się okazało, że będziemy rozmawiać o energetyce, a nie o uzdrawianiu. Mam nadzieję, że przynajmniej wyjdziemy z zdrowszym spojrzeniem na kwestię bioenergii. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia w przyszłości, mam nadzieję.